Bardzo duża sztuka. Dzisiaj możemy mówić o tym, że jesteśmy w teraźniejszości, natomiast my już snujemy tu wszyscy plany w przyszłość. Przyszłość, która powinna być wspaniała, natomiast przyszłość, w której nie powinno nas nic zaskoczyć. Co mogę wnieść od siebie? Od siebie dla Was wszystkich chciałbym przede wszystkim spłycić naszą konwersację, nasze rozmowy do bardzo merytorycznych, realnych rzeczy, które przez moje doświadczenie 15-letnie w branży farmaceutycznej na dwóch szczeblach, przez 14 lat jako producent farmaceutyków na tradycyjny biznes, jakim są apteki, i ostatnie 6 lat, które towarzyszyłem wraz z Marcinem Jerzwińskim w drodze z produktami Nature Day w systemie multilevel marketingu. System multilevel marketingu to wyjątkowy sposób na to, aby każdy mógł dotknąć produktu, ale też także, aby w jego otoczeniu można było poprawić swój aspekt biznesowy. Dzisiaj to Wy wszyscy tu zgromadzeni wiecie na pewno wiele, co dzieje się na rynku, jakie są trendy, i to wszystko razem z Wami chcielibyśmy ponieść ze Śląska, usieciowić całą Europę, a także świat. Oczywiście krok po kroku, tak aby nie spaść z żadnego stopnia naszej drabiny. Dziś mogę powiedzieć, że przez te 6 lat dzierżyliśmy miano najnowocześniejszych produktów na rynku. Czym się wyróżnialiśmy? To przede wszystkim ogromną etyką produktową. Od dnia, gdzie podjąłem decyzję wraz z Marcinem o otwarciu spółki, każdego dnia goliłem się w domu z podniesioną twarzą, dlatego że nigdy nie zawiedliśmy Państwa, jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o dostępność produktów, ale przede wszystkim o etykę, bo w produkcie, w środku musi wszystko się zgadzać. Począwszy od substancji czynnych, które były z największej możliwych stężeń roślinnych. Mówię tutaj o zagęszczeniach DER, które powodują, że dostarczamy Państwu produkty, gdzie nie musicie brać garści produktów, aby poczuć efekt. Tutaj wszystko dostawaliście w jednej, maksymalnie dwóch kapsułkach. Jako pionierzy kapsułek sfikocjaninych, kapsułek naturalnych, wchodziliśmy na rynek bardzo dynamicznie. Każdy zastanawiał się, czym są te kapsułki, a te kapsułki właśnie są po prostu naturą. Dzisiaj konia z rzędem temu, kto się nie interesuje wellness and spa and beauty, te trzy brandy, które łączymy, czyli naturalność, wspomagane misją naszą firmy, którą jest żyć zdrowym życiem, aby nieść ten aspekt naturalności możliwie jak najmocniej stężonej, tak aby czuli Państwo wspomaganie swojego organizmu. Dziś jestem pewien, że po tej drodze 6-letniej, prawie już 7, łączymy dwie rzeczy. Firma Nature Day oczywiście pozostaje jako firma Nature Day. Dziś razem z moimi prelegentami, którzy zaraz po mnie będą wspaniale Państwu przekazywać nowe wieści, chcemy, aby wybrzmiało nowy schemat, jakim jest newcomers. To właśnie ten dzień, w którym chcemy Państwu pokazać, jak zmieniły się trendy, jak zmienił się świat przed i po pandemią. Dzisiaj jeszcze raz powiem o teraźniejszości, ale my bardzo mocno nasz fokus kierujemy na przyszłość. Dzisiaj w listopadzie 2023 roku możemy powiedzieć, że świat bardzo mocno jest w internecie. Dzisiaj sklepy e-commerce, dzisiaj aukcje internetowe, to wszystko przeniosło się do sieci. Firma Nature Day to niesamowita ilość wspaniałych osób. Osób, które codziennie kreowały spotkania, które codziennie kreowały misję i wizję firmy. Natomiast dzisiaj jestem pewien, że brakło nam troszeczkę pierwiastka biznesowego, brakło nam odrobiny szczypty przedsiębiorczości, ale także pokazania się na rynku szerzej. Ta receptura, o której teraz mówię, zawsze każde danie składa się z wielu elementów. Na nas końcowy sukces
składa się także biznes, ponieważ produkt jako ten najwyższy nasz wektor był dla nas najważniejszy. Ten produkt nieśliśmy i nieśliśmy, ale mieliśmy troszkę mniej wsparcia biznesowego. Dzisiaj otrzymuję od moich partnerów biznesowych wsparcie biznesowe, wsparcie menedżerskie, wsparcie IT, co powoduje, że będą się Państwo czuli tutaj bezpiecznie. Wchodząc na nasz statek, otrzymacie Państwo bezpieczny produkt spełniający kryteria najnowocześniejszych produktów, które są w tym momencie w trendach europejskich. Ja sam jako fizjoterapeuta, jako naturopata, jako dyplomowany fitoterapeuta odwiedzam targi europejskie. Ostatnio gościłem na targach w Barcelonie. Widzę, co w tym momencie liczy się na rynku europejskim, ale dla tych właśnie firm, które odwiedzam na targach z uśmiechem na twarzy, bo dla wielu z nich jestem producentem. Nature Day to najbardziej etyczna firma, jaką mogliśmy wspólnie z Marcinem stworzyć. Dziś podsumowując to, co się wydarzyło, mogę Państwu powiedzieć, że dostarczyliśmy do Państwa domów, do Państwa firm 630 tysięcy produktów. To wielki sukces, za który chciałem przede wszystkim podziękować osobom współpracującym z nami od listopada 2017 roku. Oczywiście Nature Day to będzie kontynuacja. Dzisiaj stawiamy na to, abyśmy poszli drogą, którą jesteśmy, oczywiście w wielu aptekach. To apteki pokazały, że te produkty są godne uwagi. To aptekarki i dziewczyny z pierwszego stołu, no może czasem też oczywiście panowie, bo też się tacy zdarzają, to oni są zaskoczeni działaniem terapeutycznym. To oni wskazywali, jak wielkie są potrzeby rynku i pomimo tego, że oczywiście nie byliśmy w 100% dostępności w aptekach w Polsce, bo to nie nasz główny kanał dystrybucji, to apteki wskazywały, że są to produkty bardzo, bardzo wysokiej jakości. Stabilizacja, bezpieczeństwo, trendy na rynku, usieciowienie ze Śląska na świat, dowożenie tematów, których brakuje w wielu firmach, czego ja sam się nauczyłem, aby nie obiecywać. Dzisiaj, mając 36 lat, jestem w pełni odpowiedzialny za to, co mówię, za to, co robię. I chciałbym Państwu pokazać, jak w tym momencie będzie się to odbywało. Produkcja to bardzo ważny etap całego tego biznesu. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteśmy uzależnieni od nikogo na każdym z etapów produkcji. Te skoki na rynku, ceny surowców, ceny opakowań, ceny kapsułek, to wszystko już za nami. Natomiast te doświadczenia nauczyły nas wiele. Nauczyło nas to, aby się bardzo solidnie magazynować, aby bardzo solidnie współpracować z naszymi głównymi dostawcami. To zapobiega fluktuacji, ale to zapobiega przede wszystkim rosnącą cen. My jako firma Nature Day z Marcinem postawiliśmy, że w żadnym momencie nie wykorzystamy narracji, która była na rynku, po prostu podnoszenie cen, bo wszyscy podnosili. To nie tędy droga. Ja, tak jak mówię, kieruję się w życiu twardymi zasadami. Jestem sędzią międzynarodowym z 8-letnim stażem. Jestem sędzią, prowadzę zawody na głównych lodowiskach w całej Europie. Już za tydzień możecie mnie Państwo na dowód zobaczyć na półfinale Pucharu Europy, który odbędzie się we Francji. I to właśnie te zasady, które towarzyszą mi każdego dnia, chciałbym wpleść w nasze życie codzienne. To, że chciałbym, to jest pierwsze słowo, ale tego, że jestem pewien, że tak będzie, to mogę Państwu dzisiaj dać swoje słowo. Wartości, szybkość, elastyczność, partnerstwo, kreatywność, to wszystko będzie tutaj wybrzmiewało w naszej firmie. Wierzę w potęgę wiedzy, pracy i współpracy. To są hasła, którymi się kieruję, dlatego jestem pełny zaufania do moich partnerów, którzy wiedzą dokładnie, czego chcą, gdzie mierzą, jak mają narysowany swój plan. Ufam po prostu moim kolegom i koleżankom. Mówię kolegom i koleżankom, dlatego że sztab ludzi, który stoi za nami, jest dzisiaj bardzo, bardzo ogromny. Tego nie mieliśmy w poprzednim marketingu. To będzie tutaj. Natomiast dzisiaj możemy mówić o połączeniu
tych dwóch marketingów i włożeniu tutaj całego serca, ale to serce wybrzmiewa wraz z doświadczeniem, które zdobyliśmy przez te ciężkie 6 lat. Dzisiaj ze Śląska chcemy trafić do całej Europy, usieciowić Polskę, iść krok po kroku. Powtarzam to drugi raz, dlatego że jest to cholernie ważne dla nas. Może to słowo nie jest zbyt parlamentarne, ale wybrzmiewa z mojego serca. Teraz chciałem Państwu przedstawić Mateusza Rzymańczyka, szefa operacyjnego i szefa innowacji, współwłaściciela marki Betre, który przedstawi Państwu wiele aspektów tych nowości, o których wspomniałem i rzeczy, o które walczymy wspólnie. Mateusz, Michał, Daniel, Marcin, Karolina, Kasia, Janusz, są to osoby młode, ale bardzo dynamiczne. Dzisiaj stawiamy na młodość, bo w młodości siła. Dzisiaj mamy programistów na pokładzie, którzy potrafią zrobić cuda. To wszystko dzieje się na live. To dzisiaj możecie kreować tą rzeczywistość, czy ten projekt jest bliski waszemu ciału, tak jak przysłowiowa koszula, czy też nie. Ja bardzo, bardzo mocno jako prezes zarządu będę stawiał na uczciwość, na etykę, na zaangażowanie. Każdy ze mną może porozmawiać, ale każdy, który choć raz zagra mi na nosie, nie będzie miał tej możliwości. Dzisiaj chcę powiedzieć, że dla mnie najważniejsze jest przekaz serca do serca. Każdy popełnia błędy, każdy ma w życiu zawirowania, ale po to jesteśmy razem, aby je rozwiązywać. Dziękuję Państwu, że tak licznie dzisiaj przyszliście na Zoom. Mam nadzieję, że kolejny już wypełni nasze granice możliwości, czyli 500 osobom będę gratulował przystąpienia na kolejne prezentacje. To już za chwilę, to już wkrótce. Mateusz, jeszcze raz zapraszam Cię serdecznie. Mateusz, który jest szefem operacyjnym, a także innowacji w firmie Betre. Dobry wieczór, Mateusz. Dobry wieczór. Dobra, dziękuję Krzysiu za zapowiedź. Powiedzcie mi tylko, czy widzicie jakby prezentację? Bo tak powiem, mam tu jest tyle rzeczy po prostu dookoła. Tutaj dwa monitory. Tylko niech ktoś napisze komentarz, że widać, że jest okej i lecimy. Super, bardzo się cieszę. Dziękuję za odpowiedź. Moi drodzy, bo tak z tego wszystkiego, wiecie, ja tutaj też jestem prowadzącym, występującym i tak dalej. To się nie przedstawiłem, więc dziękuję Krzysztof, że mnie przedstawiłeś. Nazywam się Mateusz Rzymańczyk i ci, co mnie nie znają, to jestem osobą, która ma dzisiaj 28 lat. W marcu przyjdzie moja córka na świat i tak naprawdę całe życie gdzieś tam się zmieniło poprzez jakby tą informację. Bardzo dojrzałem przez ostatni okres, a przez wcześniejsze 9 lat można powiedzieć, że wyczynowo uprawiałem marketing. A wcześniej przed marketingiem wyczynowo uprawiałem pływanie. I można powiedzieć, że nauczyły mnie te dwie rzeczy bardzo dobrze analizować, wyciągać wnioski i być konsekwentnym. I jeżeli człowiek się na coś uprze, to faktycznie jest w stanie tego dokonać. Ja jestem tego przykładem, bo zawsze mi się wydawało, że jestem osobą bardzo nieśmiałą, bardzo wstydliwą, a dzisiaj jest 200 osób i bardzo się cieszę, szkoda, że nie 2000 osób, że dzisiaj mnie to bardziej motywuje niż stresuje. Więc teraz pora na mnie. Słuchajcie, tak jak powiedział Krzysztof, ja jestem dzisiaj jakby osobą w całym projekcie odpowiedzialną za innowacje i przede wszystkim dyrektorem operacyjnym, by to wszystko połączyć. By w naszym zespole byli sami ludzie z pasją, którzy znają się na tym wszystkim, potrafią te rzeczy jakby spiąć i dowieść do końca. Cały ten projekt, całe to przedsięwzięcie, kiedy miałem spotkanie, zostałem zaproszony na to spotkanie, przede wszystkim mnie nie interesowało same finanse. Mnie interesowała pewna idea, w jakim kierunku idziemy, czy budujemy firmę regionalną, czy budujemy firmę, która wejdzie na cały świat. Ja jestem osobą bardzo ambitną. Ja jak trenowałem pływanie, byłem pierwszy w powiecie, to jak ktoś mnie zapytał, jaki jest mój cel, to ja dałem cel być na Igrzyskach Olimpijskich, czyli zawsze dawałem sobie wysoko poprzeczkę. I tak samo zauważyłem po sobie, że nie potrafiłbym się w coś jakoś zaangażować, gdyby to było takie po prostu tylko na chwilę. Więc ja traktuję ten projekt bardzo, ale to bardzo poważnie. Dlatego podzieliłem się tutaj właśnie jakby z Krzysztofem, z Michałem, z Marcinem, czyli z moimi wspólnikami dzisiejszymi, pomysłem, który tak naprawdę miałem już od kilku lat, który pozwolił mi przede wszystkim w całym tym pędzie, w tym zmianie, która nastąpiła, ponieważ no, nie ma co gadać, ale ostatnie 2-3 lata bardzo zmieniły wszystko, tak? Internet już nie jest takim miejscem, jakie było jeszcze kilka lat temu.
Więc ja chcę dzisiaj z Wami się podzielić w ogóle tym pomysłem, jaki mamy na te bitre, jak to w ogóle jakby wygląda i żeby każdy z Was w ogóle wiedział, do czego dołącza, na czym to wszystko będzie polegało. Więc podsumowując, ja jestem gościem, który zaczynał w marketingu jako osoba bardzo nieśmiała, a dzisiaj jestem przedsiębiorcą, współwłaścicielem tego projektu. I co chciałem jeszcze powiedzieć przez to, że bardzo mocno, zanim właśnie, tak jak powiedziałem, tutaj dołączyłem, to bardzo mocno analizowałem różne inne też jakby marketingi, które są na rynku i uświadomiłem sobie, że żyjemy w czasach innych niż tych, których ja zaczynałem. No, można powiedzieć, że eureka, no każdy z nas chyba logicznie do tego podchodzi, w 2014 roku no jednak to były inne czasy niż 2023 rok. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że bardzo dużo firm opiera się o to, co było wcześniej. A czasy się zmieniły, więc czemu by nie opierać się o to, co jest dzisiaj trendem, co jest dzisiaj tak naprawdę czymś, co każdy z nas by chciał, coś, co funkcjonuje, działa i jest naturalne. W 2014 roku, jak rozpoczynałem przygodę w network marketingu, to nie były tak popularne sklepy internetowe. Nie było tak łatwo dostać bardzo dobre produkty wysokiej jakości. Dzisiaj rynek wygląda zupełnie inaczej i dla większości networków już nie jest konkurencją inny network, tylko sklep internetowy. Więc dlatego zrozumiałem, że po prostu nie chcę już brać udział w typowym network marketingu, ponieważ żyjemy w innych czasach. Nie chcę być już osobą, która jest od wszystkiego, czyli jestem od budowania zespołu, jestem od wymyślania pomysłów, jestem od inwestowania w produkty, by robić jakieś promocje dla klientów, jestem osobą, która musi pomyśleć, czy nie zrobić jakiejś na przykład loterii dla swojej struktury. Męczące to było. Rozumiem, że prowadzenie biznesu wymaga wielu różnych funkcji, ale nie da się tak na dłuższą metę być wszystkim w swoim biznesie bez tak naprawdę poukładania, bez pewnej odpowiedniej współpracy. Kolejna rzecz to jest to, że nie do końca jakby dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie każdy chce ciężko pracować dzisiaj, by mieć w przyszłości fajne życie. Ja w 2014 roku, jak zobaczyłem network, nie miałem z tym problemu, żeby mocno się w to zaangażować, żeby za 2-3 lata mieć fajnie. Dzisiaj żyjemy w czasach, myślę, każdy z nas jakby to widzi, obserwuje, chcemy mieć dzisiaj też pieniądze. Nie patrzymy tylko i wyłącznie na przyszłość, tylko chcemy też dzisiaj zarabiać pieniądze za to, co wykonujemy. Powstało mnóstwo różnych projektów, gdzie można te pieniądze jakby zdobyć, tak? Ale też widzę, że nie powstał żaden projekt, który by te dwie rzeczy bardzo dobrze połączył. Osobiście szukałem w całym tamtym roku, można powiedzieć, przepraszam, nie w całym tamtym roku, od początku tego roku zacząłem szukać jakby tak naprawdę, co się na rynku dzieje. Spróbowałem różnych rzeczy i wyciągnąłem ciekawe wnioski. Przede wszystkim chcę się z Wami podzielić konsekwencją, ponieważ jeżeli robisz cały czas coś i nie ma efektów, no to ile razy jeszcze musi Ci nie wychodzić, by zrozumieć, że nie tędy droga. I ja tak po prostu można powiedzieć, że waliłem głową w mur przez 2 lata, starałem się, bardzo ciężko pracowałem, ale to już nie przynosiło efektów, jak przynosiło wcześniej. I wtedy sobie uświadomiłem właśnie to, że trzeba coś zmienić, trzeba sobie to poukładać bez emocji, podejść do tego jakby, od czego jestem ja, od czego powinna być firma, co dzisiaj jest trendem, co dzisiaj jest naturalne, co ludzie by chcieli robić, czego by nie chcieli robić. Zacząłem sobie takie rzeczy pisać. Można powiedzieć, że marzenia. Zacząłem sobie pisać o rzeczach, które są absurdalne. Zacząłem sobie pisać o rzeczach, które no nie ma ich, ale uważam, że wiecie, tak jak kiedyś ktoś mieszkał w jaskini i pomyślałby sobie fajnie, jakby kiedyś, nie wiem, był jakiś odbiornik i mogę sobie tam oglądać jakieś rzeczy, to ktoś powinien walić się w głowę. A dzisiaj zobaczcie, w jakich czasach żyjemy, że ja jestem w Bydgoszczy i też z ciekawości możecie się oczywiście podzielić, chciałem to na początku powiedzieć, ale oczywiście zapomniałem. Jakbyście mogli w ogóle napisać, skąd nadajecie. To jest też bardzo ciekawe, zawsze takie doświadczenie, żeby ludzie trochę sobie uświadomili, że naprawdę tu jest wiele osób też z zagranicy, z różnych innych miast i tak dalej. I to jest fajne, że my dzisiaj budujemy historię, bo każdy z Was jest dzisiaj w jakiejś miejscowości, a zobaczycie sami za rok, za 2, za 5, zobaczycie, jak będzie bardzo dużo osób. Jesteście pierwszymi osobami, które o tym projekcie usłyszały. Ja pamiętam wcześniejszy projekt, gdzie też byłem jedną z pierwszych osób, zarabiałem tam 200-300 zł, a 5 lat później mogłem się pochwalić tym, że zarobiłem ponad 1,5 miliona złotych w projekcie, gdzie wiele z moich znajomych się śmiało, że co ty w ogóle jakby gadasz, że taki projekt może płacić takie pieniądze. Więc ja myślę, że za 5 lat będzie spokojnie wielu różnych milionerów i myślę, że to w euro, a nie w złotówkach. I przede wszystkim z tych wszystkich wniosków, z tych analiz, chcieliśmy, ja też to powiedziałem jakby głośno, nie chcę iść typowo w tym, co już dzisiaj jest na rynku. Stwórzmy coś nowego. Ktoś kiedyś pomyślał, stwórzmy coś nowego i tak powstał na przykład network marketing. To jeżeli my dzisiaj przykładowo podchodzimy do tego w ten sposób, świat poszedł do przodu, jest wiele różnych technologii,
Jest wiele różnych możliwości, które możemy zrobić. Zróbmy, bądźmy przede wszystkim prekursorem nowej branży. Nazwijmy ją New Commerce. Niech ona jest oparta przede wszystkim o sklepy internetowe. Niech jest przede wszystkim sklep dla klienta, a nie centrum biznesowe dla klienta. Wiele osób mówiło, że network polega na budowaniu bazy klientów do sklepu. Tak, tylko że jeżeli wchodzę do sklepu jako klient i widzę samochody, widzę jakieś punkty, widzę jakieś centrum biznesowe, ileś tam procent do jakichś w ogóle samochodów, innych rzeczy, to mnie to odstrasza, mówię z perspektywy klienta, nie osoby, która jest zaangażowana. Więc ciężko jest zbudować ogromną bazę klientów, która się sama napędza, jest poczta pantoflowa, jeżeli po prostu nie jest to naturalne, tak? Jak się wchodzi do Rossmana, to nie widać tam po prostu programu, gdzie ktoś na przykład odebrał milion, gdzie ktoś jeździ samochodem i jak się logujesz do sklepu Rossmana, to nie masz informacji, za ile będziesz miał na przykład jakąś tam, nie wiem, nagrodę pieniężną, tylko promocje, które Cię interesują na produkty. Więc przede wszystkim New Commerce ma być przede wszystkim sklepem internetowym o zupełnie innej nazwie, i to jest właśnie Veloway. I mamy przede wszystkim centrum biznesowe Bitres, którego zarządzamy. Tak? Nie ma żadnego przekierowania z Veloway, bo co to klienta interesuje? Co klienta interesuje, czy mamy po prostu jakieś możliwości biznesowe, czy nie? On chce sobie robić zakupy, tak? No i przede wszystkim są osobne social media, czyli mamy osobne social media od produktu, od sklepu i mamy osobne social media od biznesu dla osób, które są zainteresowane zarabianiem, tak? I przede wszystkim w New Commerce chcieliśmy, by właśnie ten system wynagrodzeń był połączony. Żebyś ty, drogi człowieku, mógł zarabiać pieniądze za aktywne działanie w danym momencie, w danym miesiącu i żebyś mógł zarabiać, budować biznes na lata. Biznes, który będzie Ci płacił pieniądze, nawet jak nie będziesz zaangażowany, bo będziemy Ci płacić część prowizji, którą zarabiamy jako sklep. I to jest niesamowita w ogóle idea, która jest network marketingu i to wzięliśmy, bo to działa, to funkcjonuje. Tylko trzeba to mądrze poukładać. I chcemy to zbudować w takiej formie, żeby to była współpraca między firmą a osobami, które też tą firmę rozwijają, a nie tylko i wyłącznie dostarczenie narzędzia. Dlatego uważam, że naszym bardzo dużym argumentem jest to, że jako współwłaściciel byłem na froncie, walczyłem, czyli byłem tą osobą, która budowała biznes, budowała zespół dla firmy, tak? Korzystała z narzędzia, jakim były różne firmy, które dostarczały świetne produkty i tak dalej. Ale brakowało mi jakby tego, by firma rozumiała ludzi, którzy są na froncie. I dlatego uważam, że ta firma ma ogromne jakby tak naprawdę prawo na sukces z tego względu, że tutaj się bardzo dobrze rozumiemy, bo tak naprawdę w spółce są osoby, które na tym froncie były. I też chcemy Wam też pokazać to, że zobaczcie, jeżeli chodzi o Bitre, o Veloway, my chcemy przede wszystkim jako zadanie mieć, pomóc Wam, żeby Wasze osoby, które zapraszacie do sklepu, którym rekomendujecie produkty, żeby te produkty robili sobie zakupy regularnie, żeby wracali po te produkty, żeby czuli przynależność do sklepu, bo my jako sklep chcemy mieć bardzo prosty kierunek. Chcemy wspierać lojalnych klientów, chcemy dawać jak najwięcej lojalnym klientom, czy to rabaty, czy różne zniżki. Czyli można powiedzieć, że my jako firma dzielimy się na dwie rzeczy. Zadanie ambasadora jest pozyskiwanie klientów, pozyskiwanie osób do sklepu, a my jako zadanie firmy jest pomoc Tobie tych klientów zatrzymać, by nie było tego dziurawego wiadra, o których wiele osób wie i wiele osób jakby spotkało się budując swój biznes, tak? Że ciągle trzeba nowe osoby zarejestrować do sklepu, ponieważ już stare, które się zarejestrują, już nie robią zakupów. Chcemy to zmienić i zastanawialiśmy się bardzo długo, jak to można byłoby zrobić, stworzyć, że jeżeli to jest problem, to trzeba to rozwiązać, a nie gadać o problemie, tak? I teraz rekrut program. Przede wszystkim, jakie dajemy Tobie możliwości? Bo to, że stworzyliśmy narzędzie, to jest jedno, ale my chcemy Ciebie nauczyć, chcemy Ci pomóc, żebyś Ty potrafił z tych narzędzi korzystać. I pierwsze takie narzędzie, można powiedzieć, to jest program rekrut, który polega na tym, że jeżeli wprowadzasz do sklepu nowego klienta, dając mu rabat, tak? Nie dajesz jakiegoś linku sponsorskiego, tylko dajesz mu kod rabatowy, swój kod rabatowy, nie wiem, Stefania 10, Damian 10, co tam po prostu będziecie chcieli sobie nazwać, oczywiście bez żadnych wulgarnych słów, haseł, to musi być proste jakiś tam wyraz, to może być Twoje imię i na przykład, nie wiem, liczba 10, żeby sugerowała 10% rabat. Dzięki Tobie ta osoba ma produkty tanio 10%, czyli ma ceny te same co Ty i przez pierwsze, i to jest też ważna informacja, bo niektórzy jakby tego nie wiedzą, że przez 30 dni, kiedy ta osoba założyła sobie konto w sklepie i ma 10% zniżki, to przez 30 dni, kiedykolwiek zrobi zakupy w sklepie, to mamy 10% netto od tej osoby. Czyli, że ta osoba wyda 1000 zł, to mamy 100 zł do wydania w sklepie.
Tak, czyli jeżeli zakupy zrobione za 450 zł netto przez klienta, to 45 zł mamy bonusu, tak? To jest pierwsza rzecz, którą jakby dajemy Ci możliwość zarabiania za aktywną pracę w danym momencie, tak? Czyli jeżeli Ty zarejestrujesz 10 takich osób, no to zarabiasz za aktywne właśnie działanie. Druga rzecz w tym aktywnym działaniu jest to, że jeżeli na przykład przekroczysz w takim miesiącu na przykład wprowadzonego złotówek dla sklepu, oczywiście też mamy euro i inne po prostu jakby waluty, będę operował w tym momencie złotówkami, czyli jeżeli przekroczysz na przykład te 4285 złotych, no to masz bonusu do 1000 złotych, tak? Dodatkowo, poza tamtym, co przed chwilą powiedziałem, więc można spokojnie już w pierwszym miesiącu działania i co miesiąc zarabiać sobie kilka tysięcy złotych za aktywne działanie, którego oczekujemy od naszych ambasadorów, tak? A my, tak jak powiedziałem, będziemy wspierać klienta, twoich klientów, których pozyskasz do sklepu, zaraz pokażę w jaki sposób. I chcę wam to wytłumaczyć w praktyczny sposób. Wyobraź sobie, że jesteś sobie ty, wprowadziłeś produkty, które i tak musisz gdzieś kupić, kupiłeś je w tym sklepie, tak? Ponieważ jakby w naszym sklepie Willoway, jako że jesteśmy producentami, no ja powiem wam tylko tyle, że ja o Naturday wcześniej słyszałem, że mają bardzo dobre produkty. Czytałem opinie i rozmawiałem też z osobami, które też tutaj są i bardzo was o to proszę. Osoby, które są już w tym projekcie od jakiegoś czasu, bądź przetestowały produkty Naturdaya, napiszcie szczerze, szczególnie tym osobom, które tutaj są nowe, czy te produkty faktycznie są ok, bo moim największym argumentem było, że ja nie chcę budować firmy na jakimś bełkocie marketingowym, czyli nie chcę mówić o produkcie, że jest cudowny, a on nie do końca taki jest, bo tak nie potrafię. I też jak wcześniej na przykład działałem, to miałem świetny produkt, dlatego mogłem osiągnąć bardzo wysokie wyniki. I tutaj nie chciałem po prostu tego zmieniać, bo w tym roku próbując różnych projektów, niekiedy musiałem się zmuszać, by o czymś mówić dobre słowa i nie potrafiłem. Jestem takim człowiekiem, że nie potrafię kłamać. Więc bardzo was proszę, osoby, które tutaj są, przetestowałyście produkty, jesteście z nich zadowoleni, napiszcie, czy są te produkty ok, co ewentualnie polecacie, żeby te osoby, które jeszcze o tych produktach nie usłyszały, nie wiedzą nic, żeby zrozumiały, z jakim produktem, z jaką jakością mamy do czynienia. A ja wytłumaczę dalej. I teraz wprowadzam sobie produkty do mojego domostwa, do mojego gospodarstwa domowego, tak? No i na przykład wydałem 450 zł. Okazały się te produkty trafione, okazały się te produkty fajne, więc co zrobiłem? Dałem rabat mojej znajomej Kasi. Czemu? Bo każdy z nas naturalnie poleca. Naturalnie mówimy o czymś, jeżeli jesteśmy do czegoś przekonani. O restauracji, o wakacjach, o jakimś mieście i różnych innych rzeczach. I tak samo tutaj. Jeżeli jesteś zadowolony z produktu, ze sklepu, nie wiem, dany produkt pomógł Ci rozwiązać jakiś problem, bądź po prostu jest ok i ktoś z Twojego otoczenia też może taki szuka, bądź po prostu mógłby szukać, dajemy Kasi rabat 10%, że ona za te same produkty też dała 450 zł, więc nikt nam nie może powiedzieć, żaden znajomy, że na nim zarabiamy jakieś pieniądze, ponieważ dajemy mu dostęp do sklepu w takich samych cenach, jak my mamy. I dajemy też na przykład znajomemu Bartkowi, który na przykład z żoną sobie zrobi zakupy na 1000 zł i mamy bazę klientów. Czyli osoby, których nie rejestrujemy jako typowych ambasadorów, którzy też mogą sobie polecać i nie wiem, musimy im tłumaczyć, na czym to polega, żeby zarabiali sobie też pieniądze, tylko przykładowi normalni klienci, którzy tylko będą sobie robić zakupy w sklepie i też mają 10%. I dałem sobie jakimś tam kolejnym osobom i załóżmy jest tych osób 8. I te 8 osób wydało każdy 500 zł w sklepie na produkty, tak? W tej samej, załóżmy, cenie, co ja mam. To, że to jest 500, ja mam 450, to nie chodzi o to, że to są te same produkty, żeby tylko łatwiej się liczyło. I mamy 4000 zł. I jak teraz to wytłumaczyć, żeby to wyliczyć? Bardzo prosto. Bartek z żoną, tak, zrobił 1000 zł zakupy, więc mamy z tego 10%, bo przypominam wcześniej, co tłumaczyłem, mamy 10% z zakupów osób, które z naszego kodu rabatowego zrobiły sobie konto, tak? Więc mamy 10% od Bartka z żoną, to jest 100, od Kasi mamy 45 zł i z całej bazy klientów, którą, bo to te 8 osób, to ty poleciłeś do sklepu, to ty rozdałeś tym osobom kod rabatowy, masz w tym momencie 400 zł. Czyli w sumie masz już 550 zł plus za to, że 5450 zł wygenerowałeś w ciągu całego miesiąca do sklepu, to my za to dajemy ci pozycję brąz, a za brąz otrzymujesz do 1000 zł. Czyli można powiedzieć, że w takim pierwszym miesiącu jesteś w stanie spokojnie zarobić sobie na przykład 1500 zł netto, tylko za aktywne działanie. Robiąc to co miesiąc, to w skali 10 miesięcy mamy 15 tysięcy za 10 miesięcy pracy, tak? A nie na zasadzie życia tylko wizją, że zarobisz, jak zbudujesz grupę, która wygeneruje duży obrót.
Mamy oczywiście stworzone narzędzie, które dużo networkerów zna, bo jest one świetne, czyli jakby zarabiamy po prostu jakby z budowania pozycji procentowych, tak? Czyli czym większy obrót, mówiąc bardzo prosto, tym mamy większy procent i zarabiamy z różnic procentów, z różnic poziomów. Jakby to wyglądało? Załóżmy ta sama sytuacja. Patrząc na tą tabelkę, która wcześniej była, przepraszam, teraz na przykład widzicie, tak? Tu są procenty na pozycji, tu jest jaki obrót jest wymagany, by ten procent mieć. Tak? I teraz sytuacja jest w ten sposób, że mamy sobie sytuację, że ty w sumie masz 4450 punktów, bo twoje punkty też są te, które ma Kasia, od znajomego Bartka i od bazy klientów. Baza klientów wygenerowała 3000, Kasia 350, i tak dalej. W sumie to jest 4450. Dzięki temu ty osiągasz pozycję 4%. Te osoby mają 0%, bo nie doszły do tego progu pierwszego. Baza klientów nie bierze udziału w Shares Clubie i z tego tytułu masz 4% z tego obrotu. Czy tam jest 178 zł. I dlatego wprowadziliśmy te aktywne zarabianie, ponieważ jeżeli człowiek zaczyna i miałby w pierwszym miesiącu za tą samą pracę dostać 178 zł tylko, to wiecie, ile osób by powiedziało, że jesteś głupi, że w ogóle w to wierzysz, że to robisz? A jeżeli ty możesz zarobić aktywnie w tym momencie, plus budujesz sobie systematycznie dochód pasywny, ponieważ jeżeli produkty się okażą ok, to ludzie będą wracać. Będą wracać, jeżeli sklep będzie przychylny, sklep będzie dbał o klientów, będziemy mieć pewne bodźce, żeby ten klient chciał wydać pieniądze w tym sklepie, a o tym to już powiem za chwilę. I można powiedzieć, idąc dalej, że jeżeli twoi klienci rozdają kody rabatowe swoim kolejnym znajomym, to ich tu może być po prostu być setki, to mogą być tysiące osób, normalne polecenie, kod rabatowy, rozdanie. Myślę, że niejednokrotnie w życiu skorzystaliście z jakiegoś kodu rabatowego od waszego znajomego i nie musieliście robić żadnego biznesu. Wasz znajomy nie musiał was zapraszać na jakieś spotkanie biznesowe, tylko po prostu sobie skorzystaliście, żeby mieć taniej i jesteście wdzięczni temu znajomemu. Ja na przykład w tym momencie mam w głowie, jak Marcin, jeżeli jest Marcin, to pozdrawiam, jak polecił mi kupony na pyszne.pl i dzięki niemu miałem 10% taniej jedzenie i byłem zadowolony, tak? No i to wygląda w ten sposób, że jeżeli ta baza klientów by ci się bardzo mocno rozwinęła, te osoby zrobiły takie same zakupy, to ty już masz 21% i tu już zarabiasz 6800 netto złotych, tak? Więc ja to jeszcze wytłumaczę, spokojnie dopiero zaczynamy, więc ja będę tworzył właśnie takie materiały, będziemy organizować Zoomy, gdzie będę właśnie tłumaczył, jak wyliczać ten plan, żeby dobrze to rozumieć. I teraz to jest twoja rola. Dajemy ci narzędzia, byś mogła zarabiać pieniądze za aktywną pracę i pasywną pracę. I teraz jaka jest nasza rola firmy? Dajemy możliwość darmowej rejestracji, nie wymagamy żadnych pakietów, nie wymagamy tego, by człowiek od razu musiał płacić jakieś pieniądze za coś, czego nie ma, tylko kupuje sobie produkty, które gdzieś może i tak kupić i musi gdzieś kupić. No i przede wszystkim dajemy kod rabatowy, tak? Czyli osoba od razu ma możliwość kupienia taniej, a nie musi kupować normalnej cenie. Każdy z was będzie mógł sobie wygenerować ten link w sklepie, tak? Ta funkcja będzie w listopadzie, o tym powie Daniel. I teraz, jaki jest pomysł na tego klienta na sam początek, by on zbudował nawyk robienia zakupów w sklepie? Przede wszystkim dajemy gwarancję stałej ceny, że jeżeli on zrobi te pierwsze zakupy i potem każde kolejne, to z każdymi zakupami automatycznie na kolejne 6 miesięcy 10% zniżka z tym człowiekiem zostaje. Czy to wymusza w pewien sposób robienia zakupów, bo szkoda by ją stracić. Na wejście dla każdej nowej osoby na 4 miesiące mamy program Willow Welcome. Willow Welcome to jest program, który daje możliwość, jeżeli wydajesz 450 zł minimum w ciągu całego miesiąca na zakupy w naszym sklepie, to otrzymujesz do wyboru w przyszłym miesiącu produkt za złotówkę. I tak przez 4 miesiące. To już za kilka dni wam się pojawi, jakie są w ogóle nagrody, jak ten program wygląda, ale on już jakby obowiązuje każdego z was, kto już będzie miał dostęp w sklepie, czyli w listopadzie, jeżeli każdy sobie zrobi zakupy za przynajmniej 450 zł, to w przyszłym miesiącu będzie mógł otrzymać nagrody. I tak po prostu przez 4 miesiące, z każdym miesiącem te nagrody są coraz lepsze, te nagrody są o wartości 700 zł. No i automatycznie człowiek przez zbudowanie sobie nawyku, przez przetestowanie tych produktów, buduje sobie też tak naprawdę opinię na temat tych produktów i prawdopodobnie już taką przynależność do sklepu, że te produkty są ok. I dzięki temu realizuje już pierwsze poziomy do Willow Clubu. Willow Club to jest klub stałych klientów. Coś, co tak naprawdę funkcjonuje już od wielu lat i uważam, że bez tego e-commerce nie istnieją. Wiele sklepów, wiele biznesów by też nie funkcjonowało, bo to mimo wszystko zachęca klienta do regularnego wydawania pieniędzy w tym sklepie. I stworzyliśmy trzy takie kategorie. Pierwsza kategoria to są followerzy. To są osoby, które przekroczyły próg w ciągu ostatnich 12 miesięcy na poziomie 1500 zł.
I te osoby dostają co miesiąc kody rabatowe. Dodatkowo poza tymi 10% dostajesz kody rabatowe do wydania w danym miesiącu. I co miesiąc masz nowe kody rabatowe. Supporterzy, loverzy mają oczywiście dużo większe te kody rabatowe, jest ich więcej. Supporterzy, loverzy biorą udział w ankietach, bo chcemy przede wszystkim, by każdy z Was wiedział, chcemy ten sklep budować z Wami. Jesteśmy producentem, Krzysiek tego nie powiedział, nie do końca to wybrzmiało. My naprawdę mamy niesamowite możliwości, bo możemy tworzyć bardzo wiele różnych produktów z różnych gam. Jeżeli wspólnie chcemy mieć takie produkty, wspólnie chcemy mieć takie portfolio, bo wiemy, że klienci potrzebują tych produktów, to czemu by wspólnymi siłami tych produktów nie stworzyć i nie wprowadzić ich do oferty? Więc supporterzy, loverzy będą brali udział właśnie w takich ankietach, w takich naszych pytaniach. Loverzy będą jeszcze przed wejściem na sklep testować te produkty, będą mieć oczywiście możliwość przed wejściem, przed premierą produktową kupować te produkty. Dodatkowo takie inne jeszcze rzeczy, to będzie mieć po prostu dużo różnych mechanizmów, tak? Ja myślę, że tak jak mówię, większość osób mogło to słyszeć, co nie słyszeli, będziemy w różnoraki sposób bodźcować osoby, że jeżeli coraz większe koszyki, na przykład ktoś będzie robił sobie zamówienie, coraz większy koszyk, to będzie mógł sobie dawać różne gratisy, tak? Jesteśmy w trakcie opracowywania tego wszystkiego. Chcielibyśmy Was też zaprosić na początek tego projektu, byście razem z nami poczuli tworzenie tego, tak? Czyli chcemy, żeby było ciepło, to idźmy wszyscy pod drzewo, a nie jak już jest ciepło, to wtedy pójdźmy pod drzewo, bo już jest wszystkim ciepło, tak? Więc chcemy wspólnie, by każdy czuł taką tożsamość z tym sklepem, że go pamięta na początku i zobaczycie, jak on po prostu fajnie rośnie, tak? Oczywiście jesteśmy w stanie jako producenci tworzyć sezonowe, limitowane produkty, coś, co myślę bardzo wiele osób chce, czyli już w tym momencie na przykład opracowujemy produkty na wakacje, tak? Co jest też po prostu fajnym bodźcem dla klienta, bo co chwilę w sklepie może pojawiać się produkt, którego za chwilę może nie być, on jest teraz potrzebny, na przykład na zimę już nie jest do końca potrzebny. Możliwość darmowych przesyłek i teraz tak, żeby była jasność, mamy oczywiście możliwość większych pieniędzy, ja też to wytłumaczę na kolejnych materiałach, filmikach, dzisiaj jest tylko taki bodziec i ja już też kończę, bo już przekraczam niestety mój czas, a jest bardzo dużo osób i to miało być dynamiczne, więc też mówię bardzo szybko. Chcieliśmy, i to jest bardzo ważne, teraz powiem, przenieść, żeby osoby bardzo szybko mogły zarabiać powyżej 10 tysięcy netto. Żyjemy w czasach, gdzie no inflacja też dała jakby o sobie znać i dzisiaj takie 4 tysiące, 5 tysięcy złotych nie do końca każdemu pozwoli wyżywić rodzinę i tak dalej. Kiedyś 5 tysięcy, na przykład 10-15 lat temu, to było zupełnie inne 5 tysięcy. Więc przenieśliśmy ten środek ciężkości. Najwięcej tak naprawdę i najszybciej można powiedzieć jakby osiągnąć właśnie takie zarobki już na tych pozycjach przy trzech grupach. Budując to szerzej, to są dużo większe zarobki. Po to, by ten człowiek mógł spokojnie budować swój biznes, nie stresując się, czy stać go na to, czy go nie stać. Więc przesunęliśmy to, że te pieniądze są dużo szybciej dostępne, nawet kosztem tych dalszych pozycji, ale chyba ważniejsze są osoby, które zaczynają i utrzymują twój biznes, że jesteś na bardzo wysokiej pozycji i masz to wtedy pasywne, stabilne, niż ty zarabiasz duże pieniądze, a osoby pod tobą małe i ciągle muszą się rozpraszać na inne tematy jeszcze, bo im nie starcza. Mamy oczywiście możliwość też wycieczek, bo chcemy się z Wami integrować, możliwość odbioru spełnienia swoich różnych marzeń, bo ten program będzie trochę przechodził metamorfozę, ale o tym jeszcze będę mówił. Więc podsumowując to wszystko, słuchajcie, chcemy stworzyć naprawdę projekt, który będzie prekursorem najpierw w Polsce, w Europie i na świat. Jesteśmy na to gotowi, bo firma właśnie tej Nature Day już można powiedzieć jakby wytoczyła pewne szlaki, już ma wysyłkę zagraniczną, już są zagraniczni partnerzy. Tylko ja chcę po prostu powiedzieć, że jesteśmy na początku i naprawdę każdy z nas daje bardzo dużo serducha w to wszystko. Myślę, że po mnie też widać energię i bo bardzo tym żyję, bo jest tak naprawdę takie małe dziecko. Jestem, można powiedzieć, tak wewnętrznie wzruszony, że to, co było w głowie, jakby jest zrealizowane. Nie powiem, że udało się zrealizować, bo udaje się przez przypadek według mnie. Zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty. Ja rzadko, zawsze miałem problem z chwaleniem siebie i też jakby osób, z którymi gdzieś tam blisko coś robię. Jestem dumny z każdej osoby, z którą ten projekt tworzę, bo niesamowicie się uzupełniamy. Czuję przede wszystkim, że jest to zespół. Każdy daje z siebie maksa i jak spotkałem się z ludźmi, którzy, moi drodzy, którzy są w tym świecie, są w świecie IT i tak dalej, to oni mówią, że taki projekt, który im pokazałem, to no tak w 2 lata można postawić. A ja mówię, że słuchaj, my to 5 miesięcy temu rozpoczęliśmy i zobacz, że to już jakby jest. I on mówi, jak? I uświadomiłem sobie, bo zastanawiam się jak, czy może nie wiem, jakoś coś jest źle zrobione, że jak oni mówią, że 2 lata. Uświadomiłem sobie, jaka jest różnica między pasją a pracowaniem za godzinę. Bo raczej takie projekty się zleca firmom, które dostają za to pieniądze i oni to robią dla pieniędzy, więc oni tym nie żyją, jest 8 godzin, kończą.
My tutaj pracujemy od samego rana, jak wstaniemy, do całych późnych godzin nocnych i ktoś, kto jakby jest z mojego otoczenia, może to potwierdzić i naprawdę wypruwamy sobie prosto jakby żyły, by ten projekt dowieść, bo chcieliśmy go dowieść w listopadzie, tak? I naprawdę jakby chciałbym od Was jakby przede wszystkim tego, by było takie trochę jakby też zrozumienie, że pewne rzeczy może jeszcze nie funkcjonują tak, jak byśmy chcieli, ale są takie, by można było funkcjonować i z każdym dniem będzie coraz lepiej. Ale o tym też opowie Daniel, którego też chciałem właśnie zapowiedzieć. Jest to człowiek, który, no się bardzo Wam dziękuję za to, że wysłuchaliście i że tych osób wzrastało, a nie spadało z tego, z naszego spotkania. Zaraz sobie też przeczytam Wasze wiadomości, bo z 91 wiadomości, które gdzieś tutaj napisaliście, jestem ciekawy, skąd w ogóle nadajecie, ale to nie jest ważne. Ważny jest teraz gość, który rozłożyła go choroba, a mimo wszystko potrafił wstać dzisiaj, wziąć naprawdę antybiotyk i po prostu wystąpić dla Was. Myślę, że te 15 minut da radę z siebie wyciągnąć, bo jest to człowiek, bez tego człowieka nie byłoby tego projektu. To już mogę powiedzieć i myślę, że każdy, jakby każda osoba następna, która po mnie wystąpi, też o tym powie. Bo jest to gość, który jak mu się powie, Daniel, potrzebujemy, żeby to tak i tak wyglądało, Daniel to tworzy. Daniel jest, można wymieniać i wymieniać. Jest to szef marketingu, szef wdrożeń informatycznych, szef, który przede wszystkim bardzo dobrze zna realia marketingu, bardzo dużo trendów zna, interesuje się tym i świetnie o tym się wypowiada. On będzie i on przede wszystkim dowodzi zespołem marketingowym. On będzie przede wszystkim budował sociale, on będzie budował cały newsletter, on buduje etykiety produktu, on buduje wygląd strony, żeby tak funkcjonowała. On już w tym momencie pracuje nad aplikacją, by ona wyglądała tak, jak ma wyglądać. Więc chcę zaprosić tutaj człowieka, mojego przyjaciela, z którym już znamy się wiele lat. Zaprosiłem go, wcześniej nie zaprosiłem go, poznałem go przez marketing, zbudowaliśmy wysoką u niego pozycję dyrektorską, ale ten człowiek ma dużo większy potencjał w tym, co w tym momencie robi. I z tym człowiekiem jesteśmy w stanie dojść bardzo daleko i chciałem właśnie zaprosić tutaj jakby do siebie Daniela Stopę. Dobry wieczór wszystkim. Pierwsze pytanko standardowe, które każdy prelegent zawsze ma. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Chyba mnie widać, natomiast pytanie do Was, czy mnie słychać? Zerkam sobie w prawo na czat. Więc taka pierwsza zasada mojego wystąpienia. Jeśli moja głowa idzie w tą stronę, to znaczy, że patrzę na czat i na to, co piszecie. Jeśli idzie w tą stronę, to znaczy, że patrzę, czy prezentacja odpowiednio wygląda. Więc to taki króciutki wstęp. Słuchajcie, jakby Mateusz powiedział takie zdanie, że pomimo choroby wstałem, no jakby uważam, że to jest jakby po prostu odpowiedzialność, żeby po prostu wstać, pojawić się i na tym de facto to wszystko polega, na pewnej odpowiedzialności. My dzisiaj mamy odpowiedzialność z perspektywy firmy, wy macie odpowiedzialność z perspektywy struktur sprzedażowych, bo tak można je nazwać. Więc na samym wstępie od razu, jakby nie lubię tego robić, natomiast muszę Was przeprosić za mój głos, który dzisiaj jest po prostu tragiczny. Natomiast mam nadzieję, że ten głos nie przeszkodzi w pewnej merytoryce, którą chciałbym Wam dać. Natomiast na pewno to nie będzie ten poziom energii, który miał mój przedmówca, jeden czy drugi, i na pewno nie ten poziom energii, który będą mieć moi następcy. Natomiast myślę, że pomimo tych rzeczy takich, powiedzmy, koniecznych, które czasami muszą się pojawić, ten przekaz będzie w miarę jakby znośny i będzie w porządku. Więc ja już sobie udostępniam prezentację. Kilka rzeczy Wam po prostu powiem też o sobie, ponieważ no tutaj Mateusz mnie jakby wypromował, można tak to powiedzieć. Natomiast ja przede wszystkim chciałbym Wam na bazie takiej dosłownie pigułki mojej historii powiedzieć, co się ze mną działo w lata wcześniejsze. I nie chciałbym Was przekonywać, czy do pewnych rzeczy ja się nadaję, czy nie, natomiast chciałbym Wam po prostu opowiedzieć, co robiłem, co uważam, jakie mam wnioski, co sądzę i co mam zamiar zrobić. I myślę, że na bazie tych rzeczy będziecie mogli sobie odpowiedzieć na to, czy po prostu dajecie mi mandat na to, że rzeczywiście mogę te rzeczy wykonywać. Więc udostępniam prezentację i pewnie będę musiał zadać drugie pytanko, czy ją widać, czy slajd z logotypem jest. Jeśli jest, to będę działał dalej. Dobrze, no to jedziemy. Dobrze, więc dla osób, które mnie nie znają, ponieważ też widziałem tutaj troszkę znajomych twarzy, więc ze starymi znajomymi po fachu jeszcze raz dobry wieczór. Z osobami, które widzimy się pierwszy raz, również dobry wieczór i pokrótce się przedstawię, żebyście wiedzieli gdzieś tam, co za mną stoi, co robiłem, czy nie jestem czasem z pierwszej łapanki, czy nie wzięli po prostu ode mnie numeru PESEL, powiedzieli, wiesz Daniel, no zrób tutaj coś. Więc przede wszystkim, pierwsza sprawa, od 9 lat jestem związany z
całą branżą marketingową, branżą informatyczną, graficzną i wszystkie synonimy, które można pod to podpiąć, ponieważ z tego de facto się wywodzę. Stare lata młodości, czyli te lata szkoły średniej, to było technikum organizacji reklamy, z którego de facto nic się nie nauczyłem, ponieważ no, ciężko było się nauczyć, natomiast jestem samoukiem i to, że jestem samoukiem, pozwoliło mi też bardzo mocno w tej branży się rozwijać, ponieważ też oprócz tego, że powiedzmy działałem technicznie na zasadzie tworzenia stron, budowy platform edukacyjnych, systemów e-commerce'owych, mniejszych, większych, naprawdę różnorakich w różnych branżach, to również dzięki temu, że byłem samoukiem w tej materii, miałem możliwość pracy w krakowskiej firmie doradczo-szkoleniowej na zasadzie tworzenia szkoleń i prowadzenia szkoleń z zakresu właśnie grafiki komputerowej. I prawdopodobnie gdybym tylko był grafikiem, nigdy by się to nie udało, z tego powodu, że ja idąc na szkolenie, zawsze na samym początku jakby tych szkoleń zadawałem pytanie, czy chcecie działać z podstawą programową, czy chcecie działać szybko i sprawnie. Ponieważ de facto troszkę w grafice jest tak, że na wiele sposobów można zrobić to samo. Można zrobić szybciej, można zrobić wolniej, w zależności od tego, jakie się ma umiejętności. I troszkę podobnie jest w naszej branży, że zarejestrować do sklepu też można na różne sposoby. Można szybciej, można wolniej, można zrobić to lepiej, można to zrobić gorzej, online, offline. Jakby bardzo podobne zależności tutaj są. I myślę, że to, że w pewien sposób byłem tym samoukiem, bardzo szybko pozwoliło mi wejść na duży poziom, jeśli chodzi o te szkolenia, ponieważ z takiej osoby, która zaczynała od szkolenia uczniów trzeciej klasy gimnazjum krakowskiej szkoły w ramach zajęć informatyki, stałem się osobą, która później de facto prowadziła szkolenia dla innych trenerów, w jaki sposób oni mają szkolić. Więc myślę, że to było takie fajne zwieńczenie takiej mojej, nazwijmy to, kariery właśnie jakby w tej branży, że dostąpiłem tej takiej możliwości, że z takiej technicznych aspektów siedzenia przy komputerze, klikania sobie w klawiaturę, w myszkę, no doszedłem do takiego momentu. Natomiast jest też druga strona medalu, jest też ta druga strona medalu, a mianowicie network, ponieważ oprócz tego, że od 9 lat znajduję się właśnie w branżach, o których powiedziałem, no to również zrealizowałem pozycję dyrektorską w jednym z poprzednich projektów w networku i nawet właśnie wtedy jeszcze będąc jakby, tworząc w zasadzie jakby te szkolenia, tworząc właśnie, działając jakby w branży właśnie IT i graficznej, właśnie również dodatkowo robiłem network, gdzie później de facto zostawiłem troszkę tą branżę, natomiast bardzo skrupulatnie się jej przyglądałem, cały czas ją obserwowałem i de facto do dzisiaj cały czas to robię. Natomiast w pewnym momencie priorytetem stał się network. Myślę, że bardzo szybko osiągnąłem, bo to było w zasadzie chyba, jeśli dobrze mnie pamięć nie myli, 5 miesięcy do stworzenia pozycji dyrektorskiej pierwszej, w momencie, gdy w zasadzie nigdy czegoś takiego nie robiłem. Czy to szybko, czy to wolno, nie wiem. Zrealizowałem jakby to i myślę, że to też był bardzo fajny epizod w moim życiu, że po prostu miałem możliwość. No i tak się akurat wydarzyło, że trafiłem na swojej drodze do jakby na Mateusza. W zasadzie to trafiłem na troszkę jakby inne osoby, natomiast niestety wtedy te osoby nie do końca miały pomysł na to, w jaki sposób u mnie ugryźć jakby ten temat i pamiętam, był czerwiec pewnego roku, jak zadzwoniłem do Mateusza i mówię: Mati, jest misja, chciałbym się nauczyć jakby robić network, chciałbym, żebyś mi pokazał, w jaki sposób to robić, jak wygląda system pracy. Wróciłem z Krakowa do domu rodzinnego, daję sobie czas do końca roku, żeby zrealizować pozycję dyrektorską, bo ona chociaż w minimalnym stopniu pozwoli mi się przybliżyć wtedy do zarobków, które miałem z poprzedniej branży. Jeśli to zrobię, to zostaję, jeśli nie zrobię, no to się to uważam, że okaże się, że ja typowo, ja się do tego nie nadaję. No i historia dalsza jest po prostu taka, że wspólnie razem z Mateuszem to zrealizowaliśmy, no i tak do dnia dzisiejszego jakoś tam sobie tułamy po tym świecie razem, robimy jakieś mniej bądź bardziej ciekawe rzeczy. Więc to jest taka krótka pigułka mojej historii, jeśli chodzi o to, co się ze mną działo.
jak wyglądały poprzednie lata dla takich osób, które nie do końca wiedzą, dla osób, które nie miały też możliwości współpracy ze mną jakby w networku, więc to jest, tak jak mówię, taka pigułeczka, żebyście cokolwiek o mnie wiedzieli. Natomiast co jest jakby ważniejsze w tym temacie? Uważam, że ważniejsze jest zadanie sobie pytania, co mi, bądź z waszej perspektywy w stosunku do mnie, co mi daje bycie w tych dwóch światach. I to jest, wydaje mi się, takie kluczowe pytanie, dla którego ja w ogóle podjąłem jakby decyzję, że mogę uczestniczyć w tym projekcie. A mianowicie przede wszystkim to, że i od tylu lat jestem w tej branży, więc ja ją obserwuję, widzę, co się dzieje, widzę, jak wyglądają te systemy, widzę, co robią, i to nie mówię tylko o branży e-commerce zwykłego, ale też jakby o networku, ale z drugiej strony byłem również na froncie, tak jak Mateusz też z pozycji firmy dzisiaj, jeśli nią zarządza, był na froncie, bardzo dobrze to rozumie, to myślę, że tutaj bardzo dużym naszym argumentem jest to, że ja również to bardzo dobrze rozumiem, ponieważ ja, uczestnicząc nawet jakby w networku, czasami nie do końca rozumiałem pewne rzeczy, które się dzieją, albo brak pewnych rzeczy, które się właśnie nie wydarzyły, co było dla mnie dość jakby zaskakujące, dlatego przede wszystkim to, że byłem po jednej stronie barykady, czyli byłem grafikiem, byłem osobą, która tworzyła różnego rodzaju serwisy, obcowałem w temacie marketingu, ale z drugiej strony również byłem tą osobą, która tak samo jak wy robiła spotkania od samego początku, zarejestrowała swoją pierwszą, drugą, trzecią osobę, później zmagała się z jakimiś pierwszymi problemami, z jakimś pierwszym niezrealizowanym poziomem, później z jakimiś sukcesami, tak, na zasadzie zrobienia tego poziomu i tak dalej, i tak dalej. Każdy te perypetie miał na pewno różne, i lepsze, i gorsze. Natomiast podsumowując, bycie na tych dwóch frontach powodowało to, że rozumiejąc te fakty, wiem, w jaki sposób możemy my wam dzisiaj pomóc, żeby po prostu wasza praca była dużo łatwiejsza, może nie łatwiejsza, ale taka bardziej przyjemna i taka przyjazna, że aż po prostu chciałoby się to bardziej robić, nawet w momencie, gdy może nie do końca zawsze się chce. I teraz, jaka jest moja rola? Moja rola w tej firmie to jest przede wszystkim stworzenie i takie wykreowanie marketingu na zewnątrz, który z jednej strony wam będzie dawał wsparcie w pozyskiwaniu nowych osób do waszych zespołów. Z drugiej strony stworzenie marketingu, który będzie dostosowany do klienta, którego wy będziecie również mogli pozyskać, żeby nie było sytuacji takiej, że jedynym źródłem pozyskania kogoś do sklepu jest to, że wysyłacie bądź robicie mu prezentację. Jakby moim dużym marzeniem jest to, żeby troszkę zmienił się system pracy. Moim marzeniem jest przede wszystkim to, żebyście mieli narzędzia jakby do tego, żeby po prostu móc korzystać z tego, co dzisiaj ludzie korzystają, żeby, wiecie, jakby po prostu w bardzo prosty i klarowny sposób móc komuś pokazać, czy to sklep, czy pomysł jakby biznesowy. No bo wyobraźcie sobie nawet sytuację taką, że mielibyście przykładowo z jedną z naszych pań ekspertek, które na pewno dzisiaj się tutaj za chwilkę pojawią, jakiś wywiad pod kątem przykładowo jakiejś dolegliwości w jakiejś formie na YouTubie, ale to w takiej formie, że wy nawet możecie wysłać komuś ze swoich znajomych taką formę na zasadzie, że kojarzycie, że na przykład się zmagał z takim czymś i wy takie coś widzieliście i odsyłacie do takiego materiału, bo po prostu to kojarzycie, że ta osoba kiedyś na przykładowo, nie wiem, jakimś spotkaniu przy kawce czy jakiejś imprezie wam po prostu powiedziała, tak? I taki jest mój cel, żeby stworzyć wam materiały, które wam będą po prostu w tym pomagać, żeby nie trzeba było tylko i wyłącznie pozyskiwać klientów czy liderów na poziomie robienia prezentacji. I teraz tak, podsumowując jakby ten krótki jakby slajdzik. Dla mnie najważniejsza jest dzisiaj jakby współpraca. Współpraca nas z pozycji firmy i współpraca po prostu was z pozycji struktury. I teraz to, co mi przede wszystkim przyświeca, to co Mateusz też powiedział, to na pewno zaangażowania nam nie brakuje, bo jeśli ja dzisiaj bym wam pokazał moje rozliczenia z komputera, o której ja się na komputer loguję i o której go wyłączam, no to tam średnia dzienna jest pomiędzy 14 a 16 godzin, więc
Więc myślę, że nie jest to jakby mało i to, co Mateusz powiedział, że gdybyśmy traktowali to jako pracę na etacie, ten projekt nie miałby możliwości wystartowania. Dlatego moja bardzo gorąca prośba do Was jest taka, i ja to rozumiem, bo też byłem networkerem i jest to dla mnie jak najbardziej zrozumiałe, że chcielibyście na pewno, żeby dzisiaj już wszystko funkcjonowało tak, że jest naprawdę torpeda. Natomiast tak samo jak wy dzisiaj stawiacie fundamenty swoich struktur, tak samo my dzisiaj stawiamy fundamenty swojej jakby z całej jakby infrastruktury i wszystkich tych rzeczy. I to, że jeszcze dzisiaj nie oddaliśmy wam pewnych elementów, to nie oznacza, że nie chcemy wam oddać, tylko to oznacza, że one muszą przejść pewien proces, ponieważ bardzo często jest tak, że żeby coś wam dać, to musi coś innego zaistnieć. A żeby to coś zaistniało, to jeszcze jest kilka innych czynników, żeby to mogło funkcjonować. I niestety tak wygląda tworzenie infrastruktury informatycznej. Kto działał w takiej branży, ten na pewno bardzo dobrze o tym wie. Kto nie działa, to po prostu moja gorąca prośba, żeby zaufać nam, bo nie jesteśmy osobami, które czegoś by nie chciały zrobić, wręcz przeciwnie, jesteśmy osobami, które mają bardzo dużo rzeczy zaplanowane, dlatego teraz w bardzo dużym skrócie, podsumowując jakby moje wystąpienie, czego możecie oczekiwać w najbliższych dniach, tygodniach do samego końca roku. No i może z jakimś początkiem następnego nowego roku, czyli przede wszystkim główny cel w sklepie, nad którym my będziemy każdego dnia pracujemy i pracować będziemy, to będzie pomoc wam w zwiększaniu konwersji, transakcji i spadku współczynnika odrzuceń koszyków przez klientów, tak abyście to wy nie musieli za każdym razem promować jakichś programów, czy promować zrób zakupy, tylko żebyśmy to my mogli jako firma, jako sklep wpływać na przyjemne doznania tego jakby człowieka właśnie w sklepie. Dlatego w oparciu właśnie analizy powdrożeniowe i raportowanie karty produktu, widok koszyka, czy cały proces zakupu i cały ten design system, uwierzcie mi, on się ciągle będzie zmieniał. Więc w momencie, gdy my dzisiaj wystartujemy ze sklepem, tak, wystartujemy z pierwszymi możliwościami zakupowymi, pojawią się pierwsze zamówienia w nowym sklepie, my od razu będziemy mogli zbierać statystyki i weryfikować, co się dzieje. I dopiero wtedy można de facto dokonywać jakichkolwiek zmian, weryfikować, co zmienić, co dodać, a może co po prostu jakby odjąć, bo jest zbyteczne. Dlatego chciałbym, żebyście mieli tego świadomość, że my na pewno jakby tego sklepu, który dzisiaj oddajecie, to on tak nie będzie wyglądał przez 5 lat. On praktycznie będzie jak żywy organizm. Chciałbym tak, żebyśmy my go tak traktowali i żebyście wy go w ten sposób traktowali jako po prostu taki żywy organizm i w oparciu o to, co się aktualnie będzie działo, on ciągle będzie nabierał po prostu innego kształtu w oparciu o to, co się będzie w wyniku analizy danych działo. Jeśli chodzi o temat związany z Bitre, to przede wszystkim naszym celem jest zbudowanie centrum biznesowego, w którym z jednego miejsca zarządzacie wszystkim, gdzie cała komunikacja również się będzie przemieszczała z poziomu aplikacji, tak samo wszelkiego rodzaju wydarzenia, wszelkiego rodzaju wasze jakby narzędzia do pracy, arkusze, kalendarze, to wszystko docelowo będziecie mieli zamknięte w aplikacji, więc uwierzcie mi, będzie to naprawdę kombajn, natomiast żeby wam po prostu oddać to wszystko, my na pewno też będziemy to potrzebować jakby troszkę czasu, natomiast to, co jest najważniejsze dla was, ten pewien poziom bezpieczeństwa na zasadzie zrobienia zakupów, rozliczenia się jakby z firmą, naliczonych punktów, o to się na pewno nie musicie martwić, tutaj jakby mamy to wszystko jakby sprawdzone, to naprawdę będzie ok. I teraz już kończąc ostatnie dwa slajdy, żebym nie przedłużał, bo też moje gardło nie wiem, czy wytrzymałoby, dlatego też się cieszę, że dzisiaj został mój czas ograniczony do 15-20 minut, bo kto zna moje prelekcje, to wie, że one do krótkich nie bywają. Więc teraz tak, na najbliższy okres czasu, na najbliższe tygodnie, niektóre z działań w sklepie internetowym, które chcemy po prostu stworzyć, żeby wam pomóc. Przede wszystkim to jest wdrożenie edukacji w formie bazy wiedzy pisanej, kontentu na YouTubie, który będzie aktualny na to, co dzisiaj się dzieje, na to, w jaki sposób ten YouTube funkcjonuje, w jaki sposób są tam tworzone treści.
oraz jakby projektu, który jest zaplanowany na styczeń, ale ja tutaj akurat nie będę zdradzał za dużo. Natomiast płaszczyzna edukacji, główny pierwszy cel to jest po prostu jej wyniesienie na troszkę inny poziom niż to, co dzisiaj branża widziała. I teraz to, co myślę Was najbardziej będzie interesowało, to jest jakby marketing automation, czyli wszystko, co może spowodować, że klient będzie chciał zostać w sklepie, będzie chciał dokonać zakupu i mamy tutaj przygotowane kilka rzeczy, które się wydarzą, czyli taki pewien proces, który będzie, czyli taka sekwencja powitalna dla klientów, później sekwencje remarketingowe domykające transakcje po porzuceniu strony, produktu czy koszyka, później podziękowanie za zakup, wystawienie opinii, sekwencja uzupełnienia zapasów produktów po upływie odpowiedniego czasu od poprzedniego zakupu. Więc tutaj jeśli chodzi o takie bodźce, które będziemy chcieli po prostu jakby wdrażać, są już jakby przygotowane. Jedyne czego potrzebujemy od Was, no to po prostu wprowadzenia użytkowników na starcie do sklepu, żebyśmy mogli sprawdzać, weryfikować, na ile ten proces został dobrze skonstruowany. No i to, co będzie się pewnie pojawiało wkrótce na sklepie, to meczowanie produktów, żebyście mogli sobie łączyć produkty, dobierać produkty, że jeśli wybraliście produkt X, to jaki produkt byłby fajnie produktem wspomagającym do tego produktu, żeby podnieść efektywność, ale nie takim, który się właśnie wyklucza. Rozbudowana wyszukiwarka, która dzisiaj będzie Wam oddana w wersji szybkiego wyszukiwania, ona będzie jakby rozbudowana o jednostki chorobowe, o komentarz eksperta, tak, o po prostu jakby o wybór dolegliwości. Więc no i oczywiście wszystko, co się będzie działo w ramach Willo Clubu. Natomiast tutaj do tematu marketing automation jeszcze jakby zostawię sobie tylko jedno zdanie, że pamiętajcie, my też pewnych rzeczy nie zawsze możemy zrobić z racji na tematy na przykład jakby prawne, więc ja Was też będę o tym informował i później też zostawię jeszcze na samym końcu taką jakby informację, jaki mam gdzieś pomysł na pewne rzeczy, ale jeszcze tylko niektóre działań z Bitre, żebyście po prostu wiedzieli, co jest przygotowywane, jeśli chodzi o Bitre na najbliższy okres czasu. To jest integracja strefy e-learningowej, żebyście z poziomu jakby centrum biznesowego mieli również strefę szkoleniową, która jest de facto już bardzo mocno rozbudowanej wersji napisana, gdzie wy nawet sami będziecie docelowo mogli sobie jakieś kursy tworzyć dla jakby własnych osób, dla własnych grup, oprócz tego, co będziecie dostawać jakby od nas. Więc myślę, że to też jest jakby duże, duże udogodnienie, którego nie widziałem jeszcze, żeby ktoś z naszej branży takie coś posiadał. Następny etap to jest wdrożenie raportów i analiz, który się po prostu pojawi, ale nie na zasadzie ile dzisiaj ludzi zrobiło zakupy, tylko zobaczycie, że to będzie kombajn informacji, który będzie po prostu powodował, że będziecie mogli sobie bardzo dobrze analizować, co z własnymi zespołami powinniście w danym momencie po prostu przerobić. Więc to będzie naprawdę bardzo duży po prostu element raportów i analiz. Kolejny etap to będzie wdrożenie wydarzeń wewnątrz aplikacji, żeby wszystko się odbywało z pozycji aplikacji, żeby nie było z tym związanych jakby problemów, że gdzieś trzeba się logować, wchodzić. Wszystko będzie się odbywało w pozycji aplikacji. Następny krok to będzie wprowadzenie grywalizacji systemu nagród i ustalania celów, żebyśmy mogli również jako społeczność ze sobą rywalizować, więc jeśli ktoś korzystał z jakichś aplikacji, które mają jakieś elementy grywalizacji, to również tutaj dostanie, dla osób, które nie, no to myślę, że będzie bardzo fajna, ciekawa nowość, że również będzie się można i w taki sposób troszkę jakby pobawić i myślę, że to też będzie fajne. Na pewno będą dedykowane landingi, landing pages sprzedażowe, które będą Wam po prostu pomagały, czy to pozyskiwać nowe osoby, czy docelowo po prostu wprowadzać jakby produkty na zewnątrz, a to wszystko na samym końcu zostanie zamknięte po prostu do aplikacji, ponieważ dzisiaj macie centrum biznesowe w formie jakby przeglądarki, natomiast myślę, że taka wisienka na torcie to będzie to, że będzie po prostu w pełni gotowa aplikacja w momencie, gdy my wszystkie funkcjonalności zrobimy. I teraz kończąc takie dwa zdania podsumowania, bo wiem, co możecie też teraz czuć, lekko sobie patrzę tutaj na czat,
Wiem, że macie pewne pozytywne emocje z tym związane. Wiem, że być może pojawiają się w głowie pytania, okej, Daniel, fajnie, mówisz, co będzie, ale pytanie pada, kiedy, jakby coś będzie. I wiem, że po prostu dla was to też jest istotne. Natomiast zobaczcie, że nawet w momencie, gdy mówię o kontekście rzeczy, które chcemy zrobić, to one nie zaistnieją bez zrobienia innych rzeczy. I to, co powiedziałem, tak jak samo jak wy dzisiaj tworzycie sobie fundament struktur, żebyście za pół roku, za rok czasu mogli mieć dziesiątki tysięcy osób w zespole, tak my każdego dnia pracujemy nad tym, żeby móc każdy element de facto wprowadzić. To, nad czym będziemy w najbliższe dni jakby pracować, to, co chcemy dla was zrobić, to na pewno sytuacja taka, w której strona sklepu będzie totalnie w pełni responsywna na telefony, więc myślę, że to już bardzo niedługo, to jest kwestia kilku dni, aż pojawi się pełna responsywność jakby na sklepie. Natomiast dzisiaj odpowiednio ta strona się wyświetla na komputery, musimy sprawdzić troszkę funkcjonalności, jak one się będą zachowywać, czy tam się nie pojawią, wiecie, jakieś błędy pod kątem, wiecie, takiego użytkownika, który sobie z tego korzysta. Jak to sprawdzimy, to będzie ok, to wtedy po prostu bardzo szybciutko doprowadzimy do tego, że na telefonie będzie się to ok wyświetlało, to macie jakby moją pewność co do tego. Tutaj zostawiam wam dwa maile do mnie jako kontakt, jeśli chcielibyście, po prostu macie jakieś pytania, coś potrzebujecie, chcecie się czegoś dowiedzieć. Wiem, że tutaj Mateusz i Michał założyli grupę na Facebooku do komunikacji, do wrzucania wam pewnych rzeczy. I tak samo będę wam wrzucał raporty z tego, żebyście wiedzieli, co się w firmie będzie działo, jakie są plany, co zostało zrobione i co będzie jakby robione. Więc ja bardzo dziękuję za to, że mogłem dać wam namiastkę tego, co się będzie działo, co jest jakby robione, pozostaje do dyspozycji. Tymczasem odmeldowuję się i oddaję głos do studia, do Mateusza. Troszkę przedłużyłem, ale chciałem mieć jakby pewność, żebyście wiedzieli, że po prostu naprawdę rzeczy, które z pozycji jakby firmy robimy, to nie jest tylko rzucanie tylko, tak słów na wiatr, tylko rzeczywiście wykonujemy naprawdę pracę. Jak sami dobrze widzicie, jest tego naprawdę tutaj bardzo, bardzo dużo. Tylko po prostu potrzebujemy wszystko sprawdzać, zweryfikować i naprawdę zobaczycie, że będzie ok. Więc tutaj prowadzącego przepraszam za przedłużenie, ale mam nadzieję, że tutaj widzowie nie będą mieli tego za złe. Bardzo dziękuję. No i co? Do usłyszenia wkrótce. Servus. Daniel, powiem tak, dzisiaj jest 5 listopada, jest to dzień postaci z bajek, nie wiem, czy widzieliście. Więc ja to wystąpienie i tak naprawdę twoją personę i twoje zaangażowanie i to, jaką pracę wykonałeś i będziesz też wykonywać właśnie, aby tutaj były niesamowite warunki dla każdego, to nazwę cię po prostu Supermanem i tak podsumuję to wystąpienie. Jesteś naszym Supermanem i bądź po prostu z nami i wykorzystuj swoje moce. Jako, że czas nas nagli i jest tak naprawdę dużo konkretów, zapraszam tutaj tak naprawdę Janusza Wietechę, tylko otrzymałem przed chwilą informację, że z przyczyn technicznych nie da rady tutaj nasz ekspert Janusz Wietecha wejść, więc poproszę tutaj naszych założycieli, czyli właśnie Marcina i Krzysztofa, o tym, by przybliżyli postać doktora, jaka jest jego rola w naszej firmie, w jaki sposób nas będzie wspierał. Dobry wieczór, kochani. Ja troszkę wam więcej powiem przy mojej prezentacji, ale z racji na fakt, który się wydarzył, fakt osobisty, że Janusz nie mógł w ostatnim momencie dołączyć do nas, będziemy mieli przyjemność z Krzysztofem przedstawić tego niesamowitego człowieka, z którym pracujemy już 6 dobrych lat. Mówię dobrych, bo faktycznie te 6 lat, gdzie razem współpracujemy, gdzie razem opracowujemy produkty, są latami naszej świetności produktowej, między innymi właśnie przez tego człowieka. Słuchajcie, Janusz jest, część z was go już pozna, oczywiście ludzie z Natur Day znają go doskonale, ale to jest osoba, która łączy dwa światy i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nie działamy na zasadzie antagonizmów, a działamy na zasadzie właśnie połączeń, działamy na zasadzie synergii. Janusz z jednej strony jest lekarzem,
lekarzem medycyny, aktywnie działającym, przyjmującym swoich pacjentów, ale z pasji jest fitoterapeutą, naturopatą i oczywiście dietetykiem klinicznym. I słuchajcie, łączę te dwa światy, świat medycyny akademickiej z medycyną naturalną, co rzadko się zdarza, ale łączę to w sposób przecudny. Dodatkowo jeszcze jego wiedza produktowa daje to, że mamy tak mnóstwo zadowolonych klientów. To jest ta osoba, która bardzo często Wam będzie już teraz odpowiadała na pytania produktowe, którego będziecie co tydzień widzieli na webinarach produktowych, gdzie będziecie go widzieli na naszych Zoomach, na naszych spotkaniach offline, konferencjach. Osoba z ogromną wiedzą, z ogromną inteligencją i z ogromną empatią. I to wszystko będzie przekazane Wam już w najbliższych dniach. Janusz jest naszym ekspertem naukowym, gdzie wspólnie z innymi ekspertami będzie pracował właśnie nad tym, nad przyszłością produktów VeloWay. Jest szefem Rady Ekspertów, tej Rady właśnie naukowej. Cieszymy się, że możemy z nim cały czas pracować. Jest to człowiek, który jest zafascynowany, słuchajcie, produktami tymi, które stworzyliśmy na początku 2017 i nawet wcześniej roku, a od roku 2018 jest razem z nami i cały czas współtworzy kolejne produkty. Ja osobiście cenię go jako mojego, można powiedzieć, już przyjaciela, natomiast biznesowo i od tej strony eksperckiej cenię go jako lekarza i fitoterapeutę, bo niejednokrotnie pomógł mnie, mojej rodzinie i oczywiście naszym partnerom i klientom. Krzysztof, zgadzasz się? Oczywiście. Każdy z nas wie, jak w tym momencie wygląda rynek, dlatego wszyscy potrzebujemy takiego strażnika merytorycznego, który powie nam, co jest dobre, a co złe dla każdego organizmu. Wszyscy jesteśmy ludźmi, ale produkty też mamy dla naszych milusińskich zwierzaczków, ale o tym chwilkę później. Natomiast pełną piersią mogę dzisiaj powiedzieć, że jest to full profesjonalny lekarz medycyny, fitoterapeuta oraz dietetyk kliniczny. Z Janusza już zobaczycie najprawdopodobniej we wtorek na kolejnym Zoomie. Bardzo nam przykro, że nie mógł się sam przedstawić, bo zobaczylibyście właśnie tą jego ogromne serce i empatię do ludzi. Tak jak wspomniałem wcześniej, część z Was już go poznała, ale do wtorku już bardzo blisko, więc będziecie go mogli zobaczyć osobiście. Janusz jest bardzo mocnym alergikiem, a bardzo mocno uczulony jest na bełkot marketingowy, który jest w tym momencie w mediach. Dlatego wszystko musi być poparte o naukę, wiedzę i doświadczenie, a także poparte badaniami. Z tego miejsca chciałem dwa słowa powiedzieć, wejść na chwilę w buty Janusza i powiedzieć, jakie to linie produktowe u nas. To dzisiaj fitoterapie, którymi się fascynujemy, którymi się chwalimy na rynku, to właśnie produkty z ekstraktami roślinnymi, bardzo mocno zagęszczone, aby wspierać i wspomagać na co dzień Wasze zdrowie, ale to także produkty kosmetyczne, o czym powie oczywiście ekspert i specjalista, jakim jest Katarzyna Rotter, natomiast także są to produkty weterynaryjne. Jestem także współwłaścicielem kliniki weterynaryjnej, gdzie widzę, jak przemienia się rynek, jak osoby potrafią dbać pieczołowicie o swoich milusińskich, o swoje psiaki, kociaki i jeszcze wiele innych, nie sztuka wymienić wszystkie zwierzątka, które są naszymi partnerami na całe życie. To właśnie te produkty będą naszym błękitnym oceanem, ale przede wszystkim tutaj mowa o produktach dla nas, o wsparciu odporności. Dzisiaj wchodzimy trochę opóźnioną jesień, prawda? Ten listopad jeszcze śniegu nam nie przyniósł, przynajmniej na Śląsku. Nie chciałbym oczywiście wypowiadać się za wszystkich. Natomiast tutaj od nas z całego serca płynie taka szczypta prewencji. Zapraszam Państwa do zakupów, do tego, aby dotknąć nasz przykładowy olej z sardeli peruwiańskiej w formie płynnej. Jest to olej, który przede wszystkim odżywi Wasz mózg, wzmocni odporność, ale ogromna dawka kwasów EPA i DPA, które są zawarte w nim. Jest to
niezwykle smakowity olej, bo wszyscy mamy niestety doświadczenie z olejami, które nie są najlepsze w smaku. Tu też wsparcie odporności, o którym oczywiście do którego dążę, bo wchodzimy w okres, gdzie katar, plucha i kaszel nie są niczym nadzwyczajnym. Daniel jest daleko od naszego biura, dlatego dopiero jutro dotrą do niego produkty i stanie bardzo szybko na nogi. Dzisiaj produkty można bardzo szybko zweryfikować. Zapraszam Was do tego, aby skorzystać z naszego ultra mocnego zestawu, jakim jest Omega Oleum, jakim jest produkt Immuno NR, a także naturalna witamina C, która zapobiegnie rozwojowi, ale także zapobiegnie prewencyjnie, abyście tego wirusa do siebie nie przyjęli. Tutaj mówimy o osobach dorosłych powyżej 12 roku życia, ale oczywiście nie zapomnieliśmy o naszych milusińskich. To tu bardzo mocno teraz skupiamy się nad rozwojem produktów kierowanych do naszych najmłodszych. Będzie to witamina C w formie płynnej, będą to probiotyki, będzie to także ogromna bomba, jaka teraz wybucha. Proszę Państwa, pektynowe żelki multiwitaminowe w 100% naturalne, bez cukru. Jeszcze raz powiem, bez cukru. Tak, żelki bez cukru. To nasze właśnie dzieło dla dzieci. Już wkrótce, proszę wyczekiwać tego produktu, już wkrótce u nas. Natomiast co jeszcze za chwilę będzie do nas dołączało? Czeka na Was turbo petarda, już w grudniu dwa produkty, które wraz z Januszem Wietechą, wraz z naszym sztabem technologów, ale także lekarzy medycyny, farmaceutów, a nawet dotarło się o wiceprezesa Śląskiej Izby Aptekarskiej, to produkt, który zaskoczy Was wszystkich. Powiem, że jest to duet. Duet zaczynający się na literę O, a drugi produkt także zaczyna się na O. I proszę bardzo mocno odwiedzać nasze strony, bo będzie to hit. Będzie to produkt o nazwie On oraz nazwie Off. Dzisiaj jesteśmy w dzień, w którym wchodzą turbo mocno przemyślane produkty, mocno przemyślane merytorycznie, oparte o doświadczeniu, oparte o najnowszych wydarzeniach i trendach na rynku. Powiem tutaj chwilę o teakryna, która zdobędzie Wasze serca, ponieważ jest 10-krotnie mocniejsza niż kofeina. To produkt, który Cię wzniesie, ale nie upadniesz, bo Red Bull wznosi, ale jest chemiczny. Teakryna jest naturalna, bo jest to po prostu herbata asamska, z której z błony komórkowej tej rośliny wyciągliśmy teakrynę. To jeden oczywiście z 24 ekstraktów zawartych w tym produkcie, dlatego proszę szukać odpowiedzi na to pytanie. Kto pierwszy wymyśli i sprawdzi ten produkt i opowie o tym na maila Daniela Stopy, otrzyma ode mnie jako od prezesa zarządu wspaniałą nagrodę. Daję słowo, proszę, wypowiedzcie się o nim chwilę, znajdźcie go na naszej stronie, o co mi chodziło. Ale jeszcze go nie ma. I jeszcze go nie ma, czekajcie, ode mnie będzie super prezent dla tej osoby. Idę dalej, dwa kroki, są wkrótce w naszym sklepie, znajdziecie produkty do opieki, do nadzoru domu, tutaj multi-surface, produkty do wszystkich nawierzchni, ale także szyby i pozostałe, to co kobiety kochają najbardziej. Później produkty z serii kosmetycznej, o której powie Kasia Rotter, tu bardzo mocno będziemy się fokusować, tutaj będziemy wspierać wszystko, co dzisiaj dzieje się w Azji, wszystko, co dzieje się w Korei Południowej, to co świat dopatruje, to co dzieje się na rynkach amerykańskich i właśnie azjatyckich. To my wprowadzimy dla Was te najnowsze rozwiązania w kosmetykach. I kolejne rzeczy, które będą Was czekać. Właśnie do nas w tym momencie trafia zamówiona już dawno maszyna do rozlewu perfum. Będziemy szli bardzo, bardzo dynamicznie w perfumy, ale to jest poukładane kwartał po kwartale. Proszę, śledźcie nasze social media, śledźcie naszą stronę internetową, bo będziemy to wprowadzać. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wszystko jest w naszych rękach.
to dzisiaj możecie czuć się bezpiecznie, ponieważ na tym pokładzie wszyscy razem zdecydujemy, z czym pójdziemy dalej. Ja Państwu bardzo, bardzo mocno dziękuję. Moi poprzednicy bardzo się troszeczkę mieli dłuższe wystąpienia, więc aby Państwa nie zanudzać, jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście z nami. Przejdźmy krok dalej. Drogi Januszu, bardzo nam przykro, że Cię z nami nie ma, nasz ekspercie. Natomiast jak będziesz odsłuchiwał i odglądał tą naszą konferencję, chcę Ci z tego miejsca podziękować, że dałeś nam ten czas, bo mogliśmy trochę więcej powiedzieć o naszej produkcji. Kochani, te osoby zobaczycie już niebawem, natomiast mam ogromną przyjemność przedstawić Wam osobę, z którą my z Krzysztofem pracujemy już od paru lat. Karolinę Stróż, ostatnio Stróż Goszczyńską, osobę, która prowadziła dla nas cały dział treningu, dział diety w programie OptiChange. Karolina jest osobą, która ma ogromne doświadczenie z treningiem personalnym, jest trenerem personalnym i dietetykiem również klinicznym. Spotkaliśmy się parę lat temu przy właśnie pomyśle na taki cały program do odchudzania. Powstało wiele świetnych materiałów, wiele świetnych filmów. Razem z Karoliną ćwiczyliśmy, odżywialiśmy się zdrowo, skakaliśmy przy różnych ćwiczeniach, więc to było naprawdę rozwojowe, dobre i absolutnie dynamiczne, więc ta wiedza, która teraz zacznie do Was trafiać, trafi od Karoliny Stróż. Karolina, witamy Cię serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak Marcin tutaj wspominał, miałam przyjemność współpracować z poprzednią firmą, z Naturdejem, w projekcie OptiChange, który właśnie był taką ścieżką do zdrowego odchudzania bez efektu jojo. Przechodząc już do rzeczy. Ja nazywam się Karolina Stróż-Goszczyńska. Jestem dietetykiem klinicznym, ukończyłam Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach właśnie na kierunku dietetyka kliniczna. Później również kształciłam się w kierunku psychodietetyki, która jest również ogromnie ważnym tematem w dzisiejszych czasach, między innymi jedzenie emocjonalne, zajadanie emocji. Myślę, że to są problemy, z którymi mierzy się wiele osób, także to również jest tutaj moją działką. Również jestem trenerem personalnym, instruktorem fitness, więc kwestia aktywności fizycznej również tutaj jest moim zadaniem. Także w swojej pracy łączę zdrowe podejście do odżywiania i również aktywność fizyczną. Pokrótce może jeszcze moja historia. Ja w okresie podstawówki mierzyłam się z nadwagą, wręcz z otyłością. Miałam dodatkowych 10-15 kg. No i szukałam jakiegoś rozwiązania tego problemu, dlatego też poszłam w ogóle na dietetykę, wybrałam taki kierunek, więc w 100% rozumiem osoby, które mają dodatkowe kilogramy, które chcą schudnąć i które kręcą się w kółko, bo tutaj w bardzo łatwy sposób możemy wpaść w takie błędne koło odchudzania. Ja przerabiałam w swoim życiu bardzo dużo diet bardzo ekstremalnych, typu 1000 kalorii, niejedzenie węglowodanów, treningi codzienne. Oczywiście na moim zdrowiu nie za dobrze się to odbiło, także później taki problem z podejściem do zdrowego żywienia pojawił się, więc tutaj myślę, że wielu osobom będę mogła pomóc zbudować zdrową relację z jedzeniem. Z jakimi osobami obecnie pracuję? Niestety ze względu na zachodni styl życia, na dietę wysoko przetworzoną, mamy plagę chorób cywilizacyjnych. Do chorób cywilizacyjnych, czyli wiążących się z niezdrowym stylem życia,
z dietą wysoko przetworzoną, a także brakiem aktywności fizycznej, zaliczamy między innymi insulinooporność, czyli taki stan właśnie przedcukrzycowy, gdzie mamy już podwyższony poziom glukozy, insuliny. Występują również niepokojące objawy, takie jak spadki energii po zjedzeniu posiłku, ogólnie permanentne zmęczenie, także są to naprawdę uciążliwe objawy. I tutaj możemy zadziałać właśnie zmianą stylu życia, czyli dietą, która będzie nam regulować gospodarkę cukrową, aktywnością fizyczną oraz właśnie suplementacją. Ja w ogóle bardzo cieszę się, że mogę podpisać się tutaj pod produktami, które będą dostępne w sklepie, które mają czysty skład, nie mają zbędnych składników, gdzie są badania kliniczne potwierdzające ich skuteczność. To jest naprawdę bardzo ważne w dzisiejszych czasach, no bo oczywiście rynek suplementów jest ogromny. Także tutaj nieleczona insulinooporność może przejść do cukrzycy typu drugiego, gdzie już przeważnie wchodzi farmakoterapia, leki, także chcemy uniknąć tego i stylem życia nie doprowadzić właśnie do takich schorzeń. Również nadciśnienie tętnicze powiązane z naszym stylem życia, zespół metaboliczny, czyli kilka czynników takich jak obwód pasa, jak właśnie poziom naszego cholesterolu, tutaj składa się na cały zespół metaboliczny. Pewnie część z Was na pewno słyszała albo może się zmaga z chorobami tarczycy. Niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto. Tutaj również żywienie ma ogromną, ogromną rolę. Więc możemy tutaj dzięki odpowiedniej diecie cofnąć właśnie to niektóre z tych schorzeń albo wprowadzić w stan remisji, no bo niektórych chorób nie da się tutaj całkowicie wyeliminować, także złagodzić objawy. Zespół policystycznych jajników, tutaj kobiety, szczególnie które starają się zajść w ciążę, również jest to bardzo duży problem w dzisiejszych czasach, także takie tematy również pojawią się. Zespół jelita drażliwego, również niestety popularny problem, który również będę starała się rozwiązać i przede wszystkim pomóc Wam w jak najbardziej przystępny sposób. Jaka jest moja misja? Przede wszystkim chciałabym Was zarazić takim zdrowym podejściem do tematu odżywiania. Chciałabym obalać mity, które mówią o tym, że dieta jest czasochłonna, że musimy stać 3-4 godziny w kuchni i gotować 5-6 posiłków. Wcale tak nie musi być. Naprawdę sposób żywienia, bo też nie lubię tego słowa do końca dieta, może być dopasowany do każdej osoby. Ja w ogóle bardzo lubię takie zdanie, że to nie my powinniśmy być dla diety, a dieta dla nas. Także staram się, żeby ta dieta nie przewracała naszego życia do góry nogami, żeby była możliwa do wykonywania w perspektywie długoterminowej, tak? Bo najlepsza dieta to taka, którą jesteśmy w stanie utrzymać przez cały czas. Także tutaj zawsze indywidualnie podchodzimy do każdego przypadku. Również chciałabym pokazywać, że dieta nie musi być kosztowna. Naprawdę takie produkty, które kupimy w każdym sklepie, jak płatki owsiane, jak jabłka, banany, chude mięso, to są produkty, które są zdecydowanie tańsze niż zamawianie właśnie jedzenia przez internet, przez telefon, niż właśnie wszystkie posiłki wysoko przetworzone. Także to również chciałabym Wam pokazać. Też czasami stykam się z tym, że ktoś mówi, no dobrze, zacznę się odchudzać, ale właśnie odchudzanie to będzie oznaczało koniec życia towarzyskiego. Tutaj również chciałabym Wam pokazywać na krótkich materiałach, czy to na Instagramie, na dłuższych, na YouTubie,
że odchudzanie czy też zdrowy styl życia właśnie nie oznacza tego, że już nigdy nie możemy zjeść pizzy na mieście, czy też burgera, albo napić się drinka. Wszystko jest dla ludzi, tylko oczywiście bardzo ważna jest dawka danego produktu. Także będę Wam przekazywać również tipy na temat gotowania, pomysły na szybkie drugie śniadanie do pracy. Czasami po prostu brak nam takiego pomysłu, co możemy wziąć ze sobą właśnie do pracy, czy jak mamy długi dzień, nie ma nas w ogóle w domu. Jeszcze chciałabym, żebyście też poznali moje podejście do żywienia. Ja kieruję się głównie zasadą 80 na 20. Mówi ona o tym, że 80% kalorii powinna pochodzić z produktów, posiłków nisko przetworzonych, pełnowartościowych, czyli właśnie jakieś owsianki, mięso gotowane z warzywami, z ryżem, takie właśnie posiłki, które sami tworzymy. Natomiast 20% może, ale nie musi pochodzić z produktów właśnie rekreacyjnych, jedzonych dla przyjemności. Jest to dla nas taka furtka do tego, że my możemy wyjść czasami na miasto, albo możemy świętować urodziny partnera, babci, cioci i nie musimy się przejmować tym, że to zaburzy nasz cały proces właśnie odchudzania. Ja niestety kiedyś wpadłam w taki niezdrowy wir odchudzania, w takie błędne koło i podejście zero-jedynkowe, czyli albo na 100% trzymam dietę, tak, wszystko jest super zdrowe, właśnie bardzo stosuję duże ograniczenia kaloryczne, albo jak raz się potknę, tak, czyli jedno ciastko zjem spoza diety, no to już wszystko jest bez sensu, to w takim razie wracam do mojego niezdrowego stylu życia. To niestety bardzo negatywnie odbija się na naszej psychice. Później często pewnie panie znają właśnie takie zachowanie, czyli no dobrze, jest weekend, to jeszcze zjem to, co mam zjeść i od poniedziałku znowu wracam właśnie do zdrowej diety, wracam do zdrowego odżywiania. No i niestety przez takie zachowania ta redukcja masy ciała albo nie przynosi efektów, albo przynosi jedynie efekt jojo, czyli powrót jeszcze z nawiązką zrzuconych kilogramów. Tutaj też widzicie posiłki u góry, które są przygotowane przeze mnie. Chciałam Wam też pokazać, jak przystępne mogą one być, z jakich produktów składają się. Możemy je zrobić w 15-20 minut, przygotować dzień wcześniej, także to jest też kwestia zaplanowania tego wcześniej i właśnie później wykonania. Tutaj jeszcze tak jest opisany ten przykład z tej zasady 80 na 20, czyli jeżeli mamy 2000 kilokalorii i 20% z tego możemy przeznaczyć na produkty wysoko przetworzone, to jest 400 kalorii. 400 kalorii to wcale nie jest tak mało. To jest no, 80 gramów czekolady, milki. Czyli jak widać, jest w zdrowej diecie miejsce na bardziej przetworzone produkty. Tutaj też, tak jak mówiłam, kluczowe jest to, że możesz, a nie oznacza, że musisz też wykorzystać te 20%, tylko chciałam właśnie pokazać Wam taką swobodę w prowadzeniu zdrowego stylu życia, bo też nie każdy potrzebuje tak naprawdę aż 20%. Dla niektórych osób zdrowe żywienie jest wręcz przyjemnością, tak? Ja już przez tyle lat właśnie zdrowo odżywiam się, że no wręcz nie wyobrażam sobie jeść na śniadanie codziennie białej bułki z masłem i serem żółtym, tylko po prostu stało się to moim nawykiem i właśnie tych nawyków chciałabym Was nauczyć. Nauczyć tego, jak komponować posiłki, żeby były one proste w przygotowaniu. Również
Również będę pokazywać Wam, na co zwracać uwagę w produktach spożywczych. No niestety składy produktów w dzisiejszych czasach pozostawiają bardzo wiele do życzenia. Choćby przykład ostatnio płatków śniadaniowych typu fitness, gdzie nazwa mówi, że są one fit, fitness, tak? Czyli że prawdopodobnie będą się nadawać do naszej redukcji. Natomiast w składzie znajdujemy trzy rodzaje właśnie cukru ukrytego pod inną nazwą, czyli na przykład syropu glukozowo-fruktozowego albo miodu. Także no niestety producenci tutaj ukrywają te produkty, które szkodzą naszemu zdrowiu. Ja bym chciała, żeby właśnie nasza współpraca tutaj z innymi ekspertami, czyli z Januszem, z Kasią, polegała na takiej drodze do długowieczności, czyli jak zachować zdrowie na dłużej, na długo, bo sylwetka okej. Okay. Też jest to dla niektórych ważniejszy aspekt, dla niektórych trochę może mniej ważny. Natomiast no, zdrowie mamy jedno i trzeba o nie dbać. Więc tutaj będziemy pokazywać Wam, jak poprzez zdrowe żywienie, aktywność fizyczną, dbanie o naszą skórę, o suplementację, żyć długo, cieszyć się dobrym zdrowiem i dobrym samopoczuciem, bo też chciałabym tutaj zaznaczyć, że żywienie, i jest na to bardzo wiele dowodów naukowych, artykułów naukowych, które mówią o tym, że żywienie wpływa na nasze samopoczucie, też chroni nas przed depresją, czyli też niestety chorobą cywilizacyjną, która jest coraz częściej diagnozowana. Więc tutaj przez najbliższe miesiące, przez listopad, grudzień, takimi małymi krokami będziemy wchodzić w świat zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej. Będzie to taka swego rodzaju rozgrzewka przed styczniowymi misjami. Od stycznia już pracuję nad przygotowywaniem dla Was działań, misji, które będą przybliżać Was do Waszej wymarzonej sylwetki, do polepszania Waszego zdrowia oraz samopoczucia. Będzie dużo praktycznej wiedzy, takich tipów, które możecie wykorzystać od razu, na następny dzień w sklepie, czy też nawet dzisiaj przygotowując kolację. Będą również tipy treningowe, treningi w domu, jeżeli nie trenujecie na siłowni, chociaż również tutaj siłownia no jest mi oczywiście bardzo bliska, więc też może troszeczkę będzie takiej wiedzy, więc to wszystko będzie od listopada, od teraz, tak? Także pierwsze treści pojawią się niebawem, a od stycznia ruszamy z wielką misją, która będzie właśnie przybliżać Was do zmiany sylwetki, poprawy zdrowia i samopoczucia. Dobrze. To z mojej strony byłoby to wszystko. Nie wiem, czy Mateusz jesteś? Tak, jestem już tutaj, się podłączam, więc dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo Wam również. Już ja się łączę z Wami, bo pewnie widzicie Karolinę. O, teraz powinniście widzieć mnie. Dobrze, Karolina, bardzo Ci dziękuję. Tak w sumie chciałem jakby Cię zapowiedzieć, a tu widzisz Marcin jakby zapowiedział. Więc jakby tak jako rola prowadzącego, bardzo Ci dziękuję. Ja pamiętam, jak Cię poznałem i tak, wiesz, zastanawialiśmy się, no czy wiesz, bo chcieliśmy mieć osobę z pasją, chcieliśmy osobę, która jest zakochana w tym, co robi, i jak Ciebie poznaliśmy na takim spotkaniu, to było to, tak naprawdę od Ciebie od razu było to słyszeć, że Ty to jakby mówisz z pasji, Ty tym żyjesz na co dzień, po prostu jakby jesteś w tej branży, więc bardzo się cieszę, że jesteś na pokładzie, bardzo się cieszę, że będziesz mogła tutaj nasz cały zespół edukować, przede wszystkim jakby jak zdrowo jeść, tak? Żeby taka była misja, więc bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za Twoje wystąpienie, za to, że tutaj jakby osoby miały możliwość Cię poznać. Będziecie też jakby informowani, kiedy właśnie spotkania z naszym ekspertem Karoliną. No i nie byłbym też sobą, gdybym tak tylko w skrócie nie podsumował, to tam powiedział Marcin z Krzyśkiem. No, zapomniałem przedstawić, że Krzysiek też jest dobrym marketingowcem. To nie jest tylko producent, to jest gość, który jak
po prostu mówi o czymś z pasji, a on się bardzo podjarał tymi żelkami, to powiem wam, każdy, kto słyszał prawdopodobnie o tych żelkach, to sobie te żelki kupi. Więc to będzie tylko taka podpucha, że to jest dla dzieci, ale myślę, że żelki będą po prostu numer jeden w sklepie, więc i myślę, że Karolina też będzie mogła mówić o nich, że są fit, bo są bez cukru. Więc dokładnie, więc takie podsumowanie. Moi drodzy, teraz kolejna nasza pani ekspert, kobieta, którą znam już w sumie długo, ponieważ moje początki w marketingu były też jej początkami. Zawsze była taką właśnie kobietą, która niesamowicie opowiadała o kosmetykach. Było widać, że kosmetyki to jest jej pasja, to jest jej życie i mogłaby o tym gadać godzinami. I w momencie, kiedy wystartowaliśmy i tutaj ustaliliśmy razem ze wspólnikami, że chcemy zbudować firmę, przede wszystkim tworzyć zespół ludzi z pasją, którzy jak coś robią, to po prostu tym żyją. I to jest taka osoba. To jest osoba, która można powiedzieć nam stworzyła, jest taką matką produktów, które już się dla nas tworzą i niebawem będą w naszym sklepie. Jest to kobieta, która od 3 lat jest skin ekspertem, pomogła tysiącom osobom rozwiązać różnorakie problemy ze skórą. Ma też swoją stronę, o której też pewnie może wspomni, będziecie mogli sobie zobaczyć, jakie hardkorowe efekty, ilu ludziom tak naprawdę pomogła rozwiązać swoje kompleksy, że mogą normalnie funkcjonować. Nie przedłużając, bo czas nas nagli. Katarzyna Rotter to jest marketing, przede wszystkim menadżer brandu, jakim jest Skin Mission i też tworzenie innych kolejnych produktów ze świata kosmetyków. Kasia, zapraszam Cię serdecznie. Dobry wieczór, halo, halo studio, czy mnie widać, czy mnie słychać? Powiedzcie tylko, czy jest wszystko ok? Dobra, tutaj dziewczynę mam na podglądzie, więc widzę, że jest wszystko ok. Pozwólcie, że w takim razie zaszeruję moją prezentację. Kasiu, powodzenia. Dziękuję. Ok, dobra. Jeszcze tylko zrobimy sobie tak. Dobra, i powiedzcie mi proszę, czy teraz widać prezentację? Tak, Kasiu, widzimy. Lecisz. Dobra, okej, no to lecę. Słuchajcie, no nawet nie wyobrażacie sobie, jak ja się cieszę, że tutaj w końcu z wami dzisiaj jestem, ponieważ już tutaj i doktor Janusz miał możliwość przeprowadzenia dla was Zoomów, a wiem, że moje tutaj dziewczyny czekają bardzo dzisiaj na to moje wystąpienie, więc dla osób, które mnie... bo widzę, że to jest część osób, które na pewno mnie znają, natomiast dla osób, które mnie nie znają, ja mam na imię Kasia Rotter i jestem tutaj osobą, która będzie się zajmowała właśnie tą naszą marką kosmetyczną. Tak pokrótce o mnie, w branży beauty jestem od 9 lat, 6 lat współpracowałam też z gabinetami kosmetycznymi i tak jak Mateusz wspomniał, od 3 lat jestem tutaj czynnym skin ekspertem. Chciałam wam też powiedzieć przede wszystkim, dlaczego ja tutaj dzisiaj jestem, dlaczego ja zdecydowałam się tworzyć tą markę tutaj w Willoway i też co daje mi prawo, żeby o pewnych rzeczach dla was mówić, więc tak pokrótce, to jest moja historia, taka krótka, naprawdę to jest historia 3 zdjęć, ja jeszcze kilka lat temu wyglądałam tak i ze względu na to, że bardzo szukałam pomocy, której nie zdobyłam, ciężko mi było wyjść z tego problemu skórnego, ja zaczęłam się jeszcze bardziej interesować tą skórą niż wcześniej, poznałam chyba wszystkie tajniki pewnych elementów, jeżeli chodzi tutaj o proces powrotu skóry do zdrowia. No i też fakt, że na chwilę obecną widzicie, jak wyglądam, więc to nie jest ta sama osoba ze zdjęcia. Wszystkie te doświadczenia, cała ta wiedza, którą zebrałam, postanowiłam sobie ją jeszcze troszkę podszlifować i właśnie od 3 lat jestem skin ekspertem. Jako skin ekspert zajmuję się przeróżnymi problemami skórnymi, począwszy od trądziku, po zaburzony mikrobiom, czy przebarwienia wszelkiego rodzaju, czy sama pielęgnacja anti-aging, czy rumień, wszelkiego rodzaju problemy, z którymi możemy się, jeżeli chodzi w kontekście skóry, spotkać. No i teraz to wszystko, co do tej pory robiłam, to była taka moja wielka misja. Zaczęło się od mojej skóry, później poprzez kolejne osoby, którym pomagałam. Zawsze moje znajome się śmiały, że one nie zaglądały do internetu, nie słuchały YouTube'a, tylko pierwsze, co to pisały do mnie, Kasia, mam z tym i z tym problem, proszę Cię, pomóż mi, co ja mam kupić. No i gdzieś tam zawsze to było taką moją wielką pasją, więc ta pasja popychała mnie coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej.
No i teraz takim kolejnym przystankiem, który ja sobie tak wymarzyłam na tej mojej drodze rozwoju, przez to, że to moją misją jest właśnie pomóc osobom pozbyć się problemów skórnych, pomóc osobom polepszyć ich jakość życia, tak? Bo jak zdajecie sobie sprawę z tego, problem skórny przekłada się na niestety niskie samopoczucie, niską samoocenę, więc ja tak jakby z przyjemnością mogę powiedzieć, że oprócz tych skór ja również całą duszę leczę, więc to jest dla mnie coś niesamowitego. No i teraz takim kolejnym moim krokiem było, zawsze myślałam o kosmetykach, o stworzeniu czegoś, czego nie ma, o stworzeniu czegoś wyjątkowego. I teraz pamiętam, że właśnie jak Mateusz zadzwonił do mnie i powiedział mi o tym projekcie, to ja się tylko uśmiechnęłam i powiedziałam mu, że właśnie spełnił kolejne życzenie, które gdzieś miałam na liście. I jako, że moją drogą, właśnie taką moją misją jest ta pomoc, jest to rozwijanie się, upiększanie tych skór, tak, polepszanie samopoczucia moich podopiecznych, no to za tą misją, moje drogie, moi drodzy, powstało Skin Mission, czyli jest to ta nasza linia kosmetyków. Są to kosmetyki, tak jak tutaj napisaliśmy, z misją wsparcia piękna i młodości. Więc ja tą misję teraz przekładam na właśnie tą linię kosmetyków, którą dla Was tworzymy. Natomiast czego ta misja będzie dotyczyć? Przede wszystkim chcemy, żeby to były kosmetyki inne niż te, które są dostępne na rynku. Więc tutaj ze względu na to, że tak jak Mateusz powiedział, mamy możliwość tworzenia, mamy możliwość produkcji, to na pewno możecie być pewni, że to będą innowacyjne formuły, że to na pewno będą bardzo wyszukane kompozycje, tak, wraz z kluczowymi składnikami aktywnymi dla skóry. Tutaj chłopcy nie mają ze mną łatwego zadania, ponieważ jestem osobą bardzo wymagającą, więc możecie być pewne, moje drogie panie, ale również panowie, że będzie to, jak to się mówi, prima sort i będą to najlepsze z najlepszych. Tutaj chcę dotknąć takich problemów skórnych, które wydają mi się na rynku najbardziej popularne, najbardziej problematyczne, tak, z którymi ja się na co dzień spotykam. Więc będziemy tutaj przede wszystkim, no jak to wszystkie panie pewnie marzą, żeby zachować na długo swoją młodość, więc na pewno będzie tutaj ta nasza linia Age Control, która będzie poświęcona tutaj działaniu anti-aging. Będziemy mieć również tą linię pigment control, czyli będzie to związana linia z przebarwieniami, ponieważ ja sama, do mnie docierają setki kobiet, które gdzieś natknęły się na moje efekty i też chcą z tego wyjść, też są przez to nieszczęśliwe. Ja sama tego doświadczyłam, więc tutaj też w tym kierunku bardzo chciałabym pójść. Kolejnym elementem tutaj takim naszym środowiskowym, takim powiedzmy codziennym, naszym lifestyle'owym są teraz problemy z włosami, tak? Ze względu na to, że dotyczy nas duża dawka stresu bądź niedobory, też również mamy problemy z włosami i tutaj też w tym kierunku chcemy iść. Kolejna bardzo duża grupa jest problem z trądzikiem. Dużo młodych osób, to jest również oczywiście związane z dietą, więc myślę tutaj, że z Karoliną połączymy siły. Bardzo dużo osób, i to nie tylko młodych, ale również osób po 30, dotyczy trądzik hormonalny, więc tutaj też będę chciała pracować właśnie w tym zakresie. Chcemy też stworzyć dla Was, już tutaj troszkę wcześniej było o tym powiedziane, chcemy też stworzyć takie misje sezonowe, tak? Chcemy, żeby te produkty, które będziemy mieli na sklepie, żeby one rotowały, żeby ta marka była dla Was atrakcyjna, żeby tutaj cały czas się coś działo, więc dajmy na to, jak będziemy mieli, powiedzmy, nadchodzący sezon wiosna-lato, skupimy się na produktach, które przygotowują nam skórę do tego sezonu, które, powiedzmy, będą nas chronić przed słońcem, i tym podobne. Więc tak ja, moi drodzy, widzę tą moją misję tutaj, Skin Mission. Natomiast idźmy dalej. Skin Mission, nasza marka, to nie jest, nie są tylko kosmetyki. Ja jako ekspert, jako osoba, która ma swoje doświadczenie,
Tutaj, jeżeli chodzi o rynek beauty, to oprócz tego, że tą pierwszą moją misją jest to, byście miały wyjątkowe produkty, dzięki którym będzie skóra waszych klientek piękna, zdrowa, to chcę was jeszcze nauczyć tego, jak rozpoznawać potrzeby skóry, jak tworzyć spersonalizowane produkty, kuracje dla waszych klientów. Pójdźmy dalej. Chcę, żebyście nieustannie uczyli się, jak rozwijać się na tym rynku beauty, żebyście mieli pewnego rodzaju przewagę. Chcemy, tak jak wcześniej Mateusz wspomniał, sklep nie jest tym samym sklepem, który był do tej pory dostępny w branży, tak, biznesowej. Część biznesowa też nie jest tą samą. Wprowadzamy coś innego. I ja tutaj z ramienia produktu również chcę wejść zupełnie z czymś innym dla was, więc chcę, żebyście umieli się posługiwać tymi produktami w najlepszy sposób, jaki jest to możliwy. Więc tego was będę uczyć, będę was szkolić. Chcę, żeby to była wiedza, powiedziałabym, nieziemska, nieziemska. Idźmy sobie dalej. Nasz team to coś więcej niż edukacja i tutaj no niestety doktora Janusza nie udało wam się dzisiaj zobaczyć, ale myślę, że na wielu Zoomach już mieliście okazję go poznać i tu znowu chcemy zrobić dla was jeszcze coś więcej, tak? Czyli ja nauczona moim doświadczeniem wiem, że skóra to jest jeden wielki mechanizm i tutaj w momencie, kiedy chcemy wyprowadzić na prostą skórę, chcemy, żeby ona była zdrowa, żeby ona była piękna, to dzisiaj z całą odpowiedzialnością mówię, że to nie jest tylko kwestia samej pielęgnacji, to jest cały kombajn, który my musimy połączyć, więc tutaj bardzo będę chciała połączyć to, co będę robić z tym, co robi doktor Janusz, czyli tutaj wsparcie skóry od strony suplementacji, ale również kluczowa i to też bardzo zauważam w ostatnim czasie, jest dieta, więc oczywiście tutaj z pomocą przyjdzie Karolina, więc moi drodzy, zobaczcie, jaki tutaj mamy wielki mechanizm działania, to jest coś więcej, ja już nie mogę się wręcz doczekać naszych efektów, tego w jaki sposób dotkniecie tych produktów, w jaki sposób one będą działały, więc taka jest nasza misja i taka też będzie moja rola, jeżeli chodzi o markę Skin Mission. Szybciutko dzisiaj, natomiast skróciłam to moje wystąpienie tylko dlatego, że wiem, że widzę się z wami w czwartek i wtedy w czwartek będę już mogła wam więcej powiedzieć o kosmetykach, będę wam mogła więcej powiedzieć o tym, co będziemy robić, natomiast w czwartek już będzie pierwsze takie konkretne szkolenie, już będzie pierwsze wprowadzenie do tego, czego będziemy się uczyć o skórze, więc przygotujcie długopisy, przygotujcie notesy, bo na pewno wiedzy będzie co niemiara. Póki co możecie zerknąć na moją stronę www, żeby poznać mnie troszeczkę bliżej. Polecam też obserwować mój Instagram, bo cały czas staram się dodawać jakieś treści, różne ciekawe informacje na temat skóry. Więc co, zapraszam was na czwartek. Nie mogę się już doczekać, kiedy będziemy mieli na sklepie naszą linię i mam nadzieję, że wy również. Więc dziękuję wam serdecznie za dzisiaj, no i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję, Kasiu. Tam taki żarcik zrobiłaś sobie na stronie, bo napisałeś www, przecinek, Kasia Rotel. A wiesz, że to teraz zauważyłam no. Dopiero, jak była wersja większa? Ale myślę, no, że każdy znajdzie, więc spokojnie. Dokładnie. Moi drodzy, piszemy kropkę, nie przecinek, tak? Kasiu, bardzo ci dziękuję. Jakby no, nie spodziewałem się, że tak szybko, to żadne. To naprawdę progres, bo jesteś też z networku, więc często lubimy sobie dłużej powiedzieć. Ale to, co Kasia powiedziała... Ja mam w czwartek nieograniczony czas antenowy, więc po prostu dzisiaj się wstrzymałam. Tak jak Kasia powiedziałaś, w czwartek o godzinie 20 też będziemy informować właśnie na grupie, jak cały przyszły tydzień będzie wyglądał, też o tym powie Michał z Kołozdrzy, jak to będzie wyglądało. Ja w sumie, jak też Marcin z Krzysztofem mówili o doktorze właśnie Januszu WTH, doktor będzie występował we wtorek na temat właśnie depresji, na temat właśnie tego, że nastrój na jesień może być dla niektórych no nieco gorszy, jak sobie z tym radzić, w jaki sposób można przede wszystkim i z czego to wynika. Więc o 20 we wtorek, ale też pewnie Michał powie o całym koncepcie szkoleniowym, więc Kasiu, bardzo ci dziękuję jeszcze raz. Zostały tak naprawdę dwie bardzo ważne osoby, bardzo konkretne i bardzo ważne wystąpienia. To są osoby, które są moimi wspólnikami. Pierwszy wspólnik to jest osoba, którą znam bardzo długo, można powiedzieć, bo już od 2014 roku 2015 roku
Pamiętam, że jak do niego dzwoniłem, dostałem do niego numer, to był wtedy na bardzo wysokiej pozycji i miałem zacząć z nim współpracę. No i dzwoniłem przez tydzień, dwa tygodnie, nie odbierał, zlał mnie. I napisałem wiadomość, że jeżeli ten gość do mnie nie odbierze, to ja już nie chcę być w jego zespole i proszę, żeby czas dla mnie znalazł. I jak zacząłem mówić, to po 3 minutach stwierdził, że no Mati, okej, zgadamy się, bo nie mogę gadać. I on był wtedy w takim gazie, że on miał cały czas spotkania, nie miał po prostu nawet czasu porozmawiać, ale w końcu przyjechał do mnie właśnie, wtedy to z Rzeszowa, bo w Rzeszowie mieszkał, przyjechał do mnie, pomógł mnie przede wszystkim poukładać, wyłapać błędy, które popełniałem robiąc network. No i tak ta nasza współpraca jest do dzisiaj, można powiedzieć. Wspólnie stworzyliśmy bardzo duże zespoły liczące kilkadziesiąt tysięcy osób. Bardzo dobrze się uzupełnialiśmy, dopełnialiśmy. No i można powiedzieć, że razem właśnie weszliśmy tutaj do współpracy z Marcinem i Krzysztofem. Chciałem zaprosić jakby człowieka, z którym, tak jak powiedziałem, bardzo długo współpracuję, zbudował ogromne, ale przede wszystkim ogromne struktury liczące ponad 100 tysięcy osób, zarobił już kilka milionów w network marketingu i razem tutaj jakby ze mną będzie pomagał przede wszystkim właśnie osobom, którzy też chcą się w takim projekcie rozwijać, by szybko osiągały wysokie wyniki. Zapraszam Michała Skołodrzego, współwłaściciela firmy Bitre. Dobrze, witam bardzo serdecznie, tak standardowo i klasycznie zapytam, możecie pokiwać głowami te, które osoby mają włączoną kamerkę, czy mnie słychać? Słychać mnie, bardzo się cieszę, super, z mojej perspektywy zawsze to fajnie wygląda, jak cały monitor jakby kiwa głowami, więc dziękuję ślicznie, poprawiliście mi humor. A teraz ja postaram się poprawić Wam też humor, bądź utrzymać go, bo z tego, co widziałem wcześniej, moi przedmówcy i ich prelekcje były na tyle ciekawe, interesujące i czasami też zabawne, bo ja do dzisiaj mam, znaczy do teraz mam te żelki w głowie. Nigdy nie wiedziałem, że można z taką pasją, energią, z takim entuzjazmem opowiedzieć o żelkach. Jestem 10-11 lat już w sprzedaży i człowiek ciągle jest zaskakiwany na każdym kroku. Dobrze, więc pierwsze pytanie mamy za sobą, teraz klasyczne i standardowe drugie pytanie. Czy widać moją prezentację, czy nie widać mojej prezentacji? Widać moją prezentację. Widać, super. Panie kolego. No to wszystko się udało, także idziemy, że tak powiem, w dobrym kierunku. Dobrze, słuchajcie. Ja pozwolę sobie nie opowiadać o sobie, bo parę tutaj słów już Mateusz miał przyjemność powiedzieć. Z natury wiem, że te ostatnie prelekcje są takie trochę cięższe, tak, bo już no jakby nie patrzeć, siedzimy około 2 godzin na Zoomie, więc dziękuję ślicznie dla wszystkich osób, które wytrzymały do tego momentu. Ja naprawdę tutaj akurat z poziomu takich bullet pointów, takich najważniejszych rzeczy postaram się powiedzieć, co możecie od nas dostać jako od firmy, tylko jest jedna bardzo prosta rzecz, nie jestem w stanie jeszcze o wszystkim powiedzieć, powody są dwa. Pierwszy powód jest taki, że za długo bym mówił, więc nie chciałbym, żeby ta prelekcja trwała od 30 do godziny czasu. Druga rzecz, dajcie nam trochę siebie pozaskakiwać, ok? My mamy naprawdę bardzo jasno i klarownie przygotowany plan na rok do przodu, bo wydaje mi się, że to jest z perspektywy biznesowej bardzo mądre i logiczne, żeby tak też być przygotowanym. Mam szczerą nadzieję, że to, co już dzisiaj usłyszeliście, to pokazuje pewien poziom profesjonalizmu i to, co się wydarzy później, że jak o czymś mówimy, to to jest, a nie z poziomu tego, że wydaje nam się, że kiedyś będzie i mamy takie marzenie, albo byśmy chcieli, tak? Staramy się akurat nie używać takich słów. Teraz jak widzicie moją prezentację, to jest takie bardzo ważne zdanie, które jest akurat takim zdaniem korowym w perspektywie mojej prelekcji dzisiejszej. Wspólnie zwykli ludzie mogą osiągnąć niezwykłe rezultaty. Słuchajcie, ja jestem ponad 10 lat w marketingu i dla mnie marketing jest fenomenalny i niesamowity z tego powodu, przepraszam, że mówię szybciej, ale mam więcej do powiedzenia, więc jakby przyspieszyłem troszkę, jest niesamowity dlatego, że naprawdę marketing produkuje, przepraszam za słowo, ale ono bardzo mocno i tutaj jakby idealnie mi trafia w punkt, niezwykłych ludzi, którzy pochodzą z bardzo zwykłych miejsc, bo są bądź są zwykłymi ludźmi, takimi jakby jakich mijacie codziennie na ulicy, a jedyne co różni ich od tych osób, które się w późniejszym czasie nie rozwijają, to niechęć do takiej jakby chęci paradoksalnie powiedzenia sobie, że to jest odpowiednie miejsce, czas i chcę jakby dzisiaj wystartować. I mam nadzieję, że to, co przygotowaliśmy dla Was, jest na tyle ciekawe i interesujące, że dacie sobie szansę, ok? Jeżeli dzisiaj byście moimi byli przyjaciółmi, jeżeli dzisiaj byście moją rodziną byli, to bym okazał wystartować, bo wiem, co może to dać. Ale nie jesteśmy jeszcze na tym jakby stopniu, więc bardzo ciężko mi jest komuś kazać coś, bo się może na mnie obrazić, więc ja tylko Wam mogę polecić, ok?
Więc jakby dzisiaj to, co pokażę, mam nadzieję, że każdy z tego skorzysta, bo naprawdę nasze plany są dalekosiężne i nasze plany są odważne, to fakt, ale nigdy nie podchodziliśmy małostkowo. Dla tych ludzi, którzy nas znają, to wiedzą, że jak coś powiedzieliśmy, to staraliśmy się za wszelką cenę dowieść pewne rezultaty, bądź pewne wyniki, bądź pewną pomoc. I co najważniejsze, dzisiaj tu i teraz jesteśmy u siebie w domu i to my możemy w 100% powiedzieć, że klarujemy przyszłość, która będzie przed nami. Rzecz ważna. Mam nadzieję, że to zauważyliście i zauważyliście, jak bardzo skrzętnie przygotowaliśmy się zarówno do marki Bitre, jak i do marki Willoway, tak? Ten backup na poziomie Willoway'a, merytoryczny, wsparcia, produktowy, etc., żeby tutaj nie wymieniać tych wszystkich elementów, jest na najwyższym poziomie, ale Bitre też będzie na najwyższym poziomie. I oczywiście te wszystkie osoby, które tutaj wystąpiły na Zoomie, to nie jest cały sztab osób, które będzie pracował na backendzie. Wy będziecie te osoby oczywiście poznawać na różnego rodzaju wydarzeniach online'owych, offline'owych. Na to też będzie czas i będzie miejsce. I dla mnie z poziomu właściciela jest ważne to, aby firma była zawsze na poziomie trendu, który aktualnie jest na poziomie zapotrzebowania ludzi, tak? Dlatego sobie tak sprytnie i fajnie, wydaje mi się, połączyliśmy dwa brandy, czyli ten brand biznesowy i ten brand sklepu internetowego, przez co Wam będzie można bardzo prosty, łatwy i przyjemny sposób to wszystko tłumaczyć dla drugiej osoby bez tego elementu godzinnej prezentacji, na przykład z poziomu tłumaczenia punktów, tak? I co to są punkty, jak się je wylicza. Na to przyjdzie też czas. Jeżeli ktoś się zaangażuje z poziomu klienta, jeżeli ktoś się zaangażuje z poziomu zakupowego klienckiego, jeżeli ktoś się zaangażuje z poziomu polecenia paru klientom, no to jak najbardziej później można z nim porozmawiać, aby zmienił swój status z klienta na ambasadora. To jest bardzo ważne, tak? Nie lidera, ambasadora. Dzisiaj prym wiodą ambasadorzy, których my będziemy chcieli wyszkolić, tak? Tak jak powiedział Mateusz, oczywiście wiedza jest potrzebna zawsze. Możesz mieć energię, możesz mieć w sobie wewnętrzną chęć, ale musisz wiedzieć, co mówić. Musisz wiedzieć, jak pokierować tą rozmowę i w większości będziemy się starali, aby nikt Was niczym nie zaskoczył. To jest bardzo ważne. To też jest ważne zdanie, które mam nadzieję, że Wam utkwi w pamięci z mojej prelekcji. Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany, nie na odwrót. Więc pozwólcie nam zrobić swoją robotę z poziomu tego tworzenia, tego lekko skomplikowanego myślenia i tworzenia pewnych konceptów, a później przedstawiania Wam ich w sposób bardzo prosty, abyście Wy mogli później zwielokrotnić to do kolejnych osób i przedstawić to z poziomu prostoty, bo prostota zawsze wygrywa. Dlatego też, jak pewnie zauważyliście, podzieliliśmy to na sklep internetowy i element biznesowy, bo element biznesowy nie jest do końca prosty, łatwy i klarowny w początkowej fazie rozpoczęcia współpracy z firmą X, ale ten element produktowy jest bardzo łatwy, bardzo przejrzysty, bardzo prosty, no bo przecież każdy kupuje przykładowo produkty suplementacyjne, szczególnie są ważne w dzisiejszych czasach. Więc jak widzicie na załączonym slajdzie, poniedziałek będzie zawsze poniedziałkiem biznesowym, wtorek i czwartek będą to dni, w którym będziemy mówić z poziomu produktowego, z poziomu dbałości o zdrowie, z poziomu dbałości o to, co jemy, jak jemy, tak jak Karolina miała przyjemność tutaj powiedzieć parę słów przede mną, więc tak będzie to podzielone i mam nadzieję oczywiście, że będziecie na to zapraszać osoby z poziomu klientów, tak? Tutaj będzie link wrzucony na grupę facebookową, na której najprawdopodobniej większość z Was się znajduje. Jeżeli się nie znajdujecie, to zapytajcie osoby, która Was zaprosiła na ten Zoom. I stamtąd możecie bardzo fajnie i prosto przekierować te linki do Waszych klientów. Mówię tutaj oczywiście o prelekcjach wtorkowych i czwartkowych, jeżeli chodzi o poniedziałkowe, które będę prowadził ja i Mateusz. I oczywiście w kolejnych miesiącach będziemy tutaj dawać prawo głosu liderom, bo dla nas to jest bardzo ważne. Nikt nie jest alfą i omegą, nikt nie wie wszystkiego. Czasami naprawdę pewna sugestia od strony liderskiej jest jeszcze ważniejsza niż sugestia od strony właścicielskiej. I dla mnie niesamowite jest to, że ja jako człowiek, który, tak jak powiedział Mateusz wcześniej, i Mateusz jakby wtórując tutaj, 11 lat zajmujemy się i zajmowaliśmy się budowaniem sieci sprzedażowych. My naprawdę rozumiemy, jak wygląda to z tej drugiej strony, tej strony z poziomu terenowego, tak? Czyli rozmawiamy z tym klientem. Mieliśmy nawet niedawno
przyjemność porozmawiania z jednym liderem, który powiedział nam, wiecie co, fajnie by było to wprowadzić. 5 minut przemyśleń, masz rację. Dlaczego? Bo rozumiem, że jest to konieczne i potrzebne i ja jako lider danej firmy, jako ambasador danej firmy chciałbym to mieć. Więc ten proces decyzyjny wydaje mi się, że będzie dużo krótszy, ale też ten proces decyzyjny będzie bardzo uprofesjonalizowany, tak? Mam poczucie tego, co jest ważne i co potrzeba na dzień dzisiejszy dla sieci, jakie jest zapotrzebowanie, ale też rozumiem, które elementy warto byłoby troszkę opóźnić w czasie, żebyśmy sobie to bardzo fajnie zaplanowali. Kolejnym elementem są to szkolenia online'owe i teraz no jesteśmy w XXI wieku, nie oszukujmy się. Dzisiaj nieposiadanie profesjonalnej platformy szkoleniowej w danej firmie uważam, że nie jest do końca profesjonalne. My taką platformę oczywiście będziemy posiadać. Żadna platforma nie zrobi za Was wyniku. Ale jednak nie wszystko da się spamiętać. Nie musicie być od wszystkich elementów profesjonalistami. Jedni mają bardzo fajną energię podczas przedstawiania danego projektu, a drudzy są bardzo skrzętni w pewnej merytoryce czy planowaniu pewnych zadań. Więc pomóżmy sobie nawzajem, ok? Jeżeli dzisiaj potrzebujesz pewnej wiedzy z zakresu tego, jak w profesjonalny sposób zaprezentować, zareklamować sklep Willoway, to będziesz to miała na platformie szkoleniowej. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, jak tutaj bardzo znowu profesjonalnie opowiedzieć o platformie Bitre, tam też to będzie, tak? Wszystkie programy motywacyjne, czyli opis tych programów motywacyjnych. Jak wykorzystać potencjał planu marketingowego Bitre, też tam będzie zawarty. Więc wszystkie te elementy, które tutaj są opisane, są na wyciągnięcie Waszej ręki. I oczywiście ta platforma wraz z rozwojem czasu, wraz z rozwojem naszej społeczności będzie się rozszerzać. Dlatego niezmierna prośba do Was. Jeżeli macie jakieś zapotrzebowanie, macie poczucie, że czegoś tutaj brakuje, potrzebujecie pewnej merytoryki, która będzie z poziomu bądź nagrania, bądź prezentacji, którą musielibyśmy stworzyć, abyście to Wy mogli porozmawiać z daną osobą, to dajcie znać. My jesteśmy tutaj dla Was, tak samo jak przez 10-11 lat starałem się być zawsze dla moich liderów. Wydaje mi się, że dzisiaj z perspektywy tego, że moje zadania są zgoła inne, ale cel jest ten sam. Stworzyć społeczność, która będzie miała narzędzia, które pozwolą jej urosnąć, ale znowu tutaj podkreślę, na aktualne czasy. Dzisiaj na rynku są różne firmy. Ja oczywiście nie będę budował firmy na pozycji tego, żeby mówić o innych firmach, ale z poziomu tego, co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić i co już zrobiliśmy, mam odczucie, że jesteśmy przynajmniej ten jeden krok przed innymi, co mnie napawa bardzo dużym optymizmem. Ale czymże by była jakakolwiek społeczność bez możliwości zbicia piątki na żywo? Nikt mi nie powie, że online odda to, co oddaje offline, czyli te spotkania twarzą w twarz, te przybicie piątki, te porozmawianie, wypicie tej lampki szampana, pobawienie się. No przepraszam, jednak jesteśmy jakby bardzo emocjonalnymi osobami i bardzo tutaj relacyjnymi, no bo jednak nie przez przypadek robimy akurat marketing społecznościowy, więc też zadbamy o to, żebyśmy mogli spotykać się cyklicznie. Te spotkania cykliczne będą albo co 3, albo co kwartał. Jeszcze sobie to postaramy się zaplanować z poziomu rozmowy z liderami i jakie jest zapotrzebowanie. Oczywiście będzie tam czas na podziękowania za pracę, bo to jest bardzo ważne. Tak? Ja uważam, że jeżeli ktoś dobrą pracę wykonał, to trzeba mu powiedzieć dziękuję. Jeżeli ktoś tego nie mówi, nie robi, albo nie docenia osób, które są w jego społeczności, albo nie rozumie, że sam chciałby być doceniany. Tak? I to jest dla mnie szalenie ważne. Oczywiście pewne ogłoszenia względem firmy, nie chcielibyśmy tego robić na socialach, chcielibyśmy Wam to powiedzieć w twarz. Chcielibyśmy, żebyście poczuli te emocje od nas, bo zawsze ten monitor czy ta kamera jednak obetnie trochę tego entuzjazmu mojego i to jest naturalne i logiczne, bo nie mam pojęcia, czy ja dzisiaj mówiąc głośno do mikrofonu, to może Wy macie ściszony jakby dźwięk w swoim komputerze i ja mogę nawet bardzo emocjonalnie to powiedzieć, a Wy odbierzecie to bardzo nieemocjonalnie, albo ta moja puenta zostanie ścięta przez ścinający się internet. Nie mam tego nigdy tutaj jakby z poziomu tego, że mogę to przewidzieć. Więc te wszystkie takie dla nas bardzo ważne informacje chcielibyśmy Wam mówić na wydarzeniach offline'owych, żebyście to razem z nami poczuli i żebyście nam od razu dali feedback z poziomu tego, co o tym myślicie, bo tak jeszcze raz
jeszcze raz podkreślę, tak jak wcześniej podkreślałem, to wy jesteście dla nas bardzo ważni. Oczywiście będą tam prelekcje praktyków. Ja zawsze ceniłem marketing pod tym kątem, że są tam ludzie, którzy mówią o tym, co zrobili, co dokonali i co chcą zrobić, a nie z poziomu tego, ile książek przeczytali. Jakoś jestem daleki od tego. Jak zaczynałem pracę w networku i ktoś mnie pytał, ile książek przeczytałem, przeczytałem jedno, mój kalendarz. Bo mój kalendarz definiował to, co robię jutro, co robię pojutrze, bądź co zrobiłem wcześniej. I dlatego uważam, że warto jest słuchać ludzi ze sceny networkowej, bo oni tam nie są przypadkiem. Tutaj się nie da ustawić. Tutaj znajomość z wujkiem czy z kimkolwiek nie pozwoli ci osiągnąć wyniku, tylko twoja determinacja. A fenomen jest taki, że tak jak powiedziałem, to network tworzą zwykli ludzie, więc jeżeli tworzą zwykli ludzie, którzy później są niezwykli i znajdują się na scenie, to fenomenem jest to, że oni musieli stać się niezwykli, więc musimy takich ludzi słuchać, co zrobili, aby na drodze tego, wiecie, wzrostu, jakie narzędzia wykorzystać, tak? I to jest bardzo ważne. No i oczywiście wymieńmy to doświadczenia, bo to jest szalenie tutaj ważne. Oczywiście pod kątem tego, co Kasia powiedziała, pewnie o tym powie w czwartek, czyli będą także szkolenia ambasadorów, czyli cykliczne szkolenia, które mają na celu zwiększenie wiedzy, umiejętności z zakresu gamy produktowej, przykładowo Skin Mission, nie tylko online'owe, ale także offline'owe. Pozwolimy sobie Was zaprosić, do naszej profesjonalnej kliniki, gdzie w spokojnym zaciszu usiądziecie, wysłuchacie całej merytoryki, dostaniecie gadżety, prezenty od nas, bo to ważne, bądź będziecie mogli skorzystać z zabiegów, bo to też ważne. Więc czy chcielibyśmy Was rozpieszczać? Pewnie, że tak, no bo kto po pierwsze nie lubi być rozpieszczany, a po drugie, która osoba w danej naszej społeczności, my chcielibyśmy widzieć Wasz uśmiech, tak w dużym skrócie i uproszczeniu, żeby też jakby nie przedłużać tej merytorycznej myśli. No i oczywiście tutaj chyba nie będzie to zaskoczenie, że ja razem z Mateuszem z poziomu tego, że coś nam się udało zrobić jednak w tym networku, to byśmy chcieli razem z Wami współtworzyć, tutaj bardzo ważne i podkreślę to, współtworzyć razem z głównymi liderami cykl szkoleń, tak, zarówno online'owych, jak i tu jest napisane offline'owy, czyli budowanie Was klientów, jak to robić profesjonalnie, jak profesjonalnie zarządzać budowaną bazą klientów. Tutaj jest bardzo duży plus względem wszystkich projektów, w których miałem przyjemność współpracować, że dużą część odpowiedzialności my weźmiemy na siebie jako firma. Więc z poziomu zarządzania tą bazą klientów będziemy Was uczyć, jak z klienta, jak z osoby, która możliwe, że wysłała jakikolwiek link rabatowy kolejnemu klientowi, zrekrutować te osoby na poziomie ambasadorstwa. Nie wszystkie, bo to nie ma sensu, ale te najbardziej zaangażowane i jak później zarządzać nimi. A my zajmiemy się zarządzaniem tego elementu klienckiego, żebyście zawsze byli zadowoleni z tych pieniędzy, które Wam wpadają na konto, bo można wiele powiedzieć, ale finanse są ważne. Finanse dają spokój Tobie, finanse dają spokój Twojej rodzinie i my chcielibyśmy o to bardzo mocno zadbać. Oczywiście o umiejętności menedżerskie, czy też wystąpień publicznych też chcielibyśmy tutaj Was trochę w tym temacie porozwijać, bo uważam, że to jest cenna umiejętność, tak? Umiejętność komunikacji interpersonalnej i nawet nie z poziomu czy to pracy w networku, czy też budowania swoich baz klientów, ale z poziomu takiego zwykłego dogadania się z drugim człowiekiem. Ja słyszałem, że jak umiesz się dogadywać, to Twoje życie jest prostsze, łatwiejsze i lepsze. No i oczywiście jak profesjonalnie przedstawiać możliwości Bitre, tak? Nie za trudno, ale też bardzo jakby, nie, może inaczej, nie za długo, nie za krótko, tak żeby wyłapać te najważniejsze elementy, żebyś był zrozumiały, ale żeby ktoś zobaczył cały potencjał jakby tego mechanizmu, który wspólnie będziemy współtworzyć. Oczywiście szalenie ważna jest też profilaktyka, więc chcielibyśmy nie tylko mówić ludziom, jak dobre są nasze produkty, a są dobre i to naprawdę przekonacie się wcześniej czy później, ale z mojej strony to są tylko słowa, a później jak skorzystacie z produktu, to sami jakby zobaczycie, ale profilaktyka jest ważna, dlaczego warto stosować te produkty, ale z poziomu tego, czego nam dzisiaj brakuje, tak? Czego brakuje w naszym organizmie, w większości ludziom w naszym kraju, na co jesteśmy narażeni i takie szkolenia będziemy robić oczywiście też cyklicznie, tak jest tutaj napisane, północna Polska, południowa Polska, aby każdy miał stosunkowo blisko, bądź oczywiście, jeżeli będzie zapotrzebowanie od danego lidera na danym mieście, bo ten lider wie, że tam pojawi się X ludzi, nie mamy w ogóle z tym problemu, żeby tam przyjechać i zrobić takie szkolenie. Ale jak już idziemy
W kierunku profesjonalizmu to dzisiaj już pracujemy nad aplikacją. Ona będzie oczywiście responsywna na wszystkie wasze urządzenia, niezależnie od tego, czy macie Windowsa, Windowsowy, współczuję oczywiście, czy Apple'owy, szanuję. Tak pół żartem, pół serio. Ja jestem totalnie Apple'owym, więc wybaczcie. Czyli będziemy mogli z tego poziomu analizować bazę klientów, wystawić nawet fakturę, może mogli się komunikować z ambasadorami, będziemy mieli webinary w zasięgu ręki, tak? To będzie bardzo profesjonalne, nie będziemy musieli jakby tutaj zasięgnąć z poziomu Zooma, tylko będzie to wszystko budowane w aplikacji. Różnego rodzaju aktualności, promocje, kody rabatowe, oczywiście będziemy mogli tworzyć także swoje spersonalizowane landing page, my was tego też nauczymy, czy też formularze, gdzie ludzie będą mogli odpowiadać z poziomu klienckiej, czy z poziomu osób, które chcielibyście później jakby wrzucić do swojej bazy klientów jak ambasadorów, czy też tworzenie swoich wewnętrznych kursów. Ale co jest ważne, żeby to zrobić, to trzeba wiedzieć jak, więc założymy także akademię, będzie to akademia, tutaj paradoksalnie szkolenie offline'owe, a warsztaty online'owe, nie, warsztaty będą o szkoleniach online'owe, czyli jak budować profesjonalny content marketing, jak nagrywać reelsy, budowanie marki osobistej w social mediach, czy też dostęp do narzędzi Bitre, bo pełna wersja będzie dopiero dostępna w momencie, kiedy przyjdziecie taki kurs, no bo po co narzędzie, kiedy nie umiesz go wykorzystać? To jest dla nas bardzo ważne. Chcielibyśmy was nauczyć robić to profesjonalnie, jeżeli tego wcześniej nie robicie, totalnie się tym nie przejmujcie. Tak by niech to was nie przeraża, tak? Ja wychodzę z założenia, że jeżeli człowiek ma otwartą głowę, to jest w stanie się nauczyć wszystkiego. Dlaczego tak myślę? Bo 11 lat temu, kiedy zaczynałem pracę w marketingu, jest to pewnego rodzaju sprzedaż, a na pół roku przed rozpoczęciem wyrzucili mnie ze sklepu sportowego i kobieta powiedziała mi, że nie potrafię dogadać się z klientem ani sprzedać żadnego produktu, więc nie wróży mi w przyszłości. Paradoks. Więc ja zawsze wychodzę z założenia, że nieważne, gdzie dzisiaj jesteś, ale ważne, dokąd idziesz i co chciałbyś się nauczyć. Oczywiście ja z Mateuszem bardzo chętnie będziemy z wami rozmawiać z poziomu tego komunikacyjnego, tak, ambasador, firma, po to tutaj jesteśmy. Całe życie to robiliśmy tak naprawdę, te nasze networkowe, tylko dzisiaj nie mamy kolejnych ograniczeń z poziomu komunikacyjnego, tylko to my jakby oczywiście stałym tutaj zarządem będziemy podejmować wewnętrzne kluczowe decyzje, ale chcielibyśmy bardzo mocno was słuchać, czyli będziemy oczywiście współpracować z zakresu budowania baz klientów, analizy waszej sieci, co potrzebujecie, jak potrzebujecie, co by wam ułatwiło pracę. Będziemy pomagać pozyskiwać tych ambasadorów, oczywiście szkolenia wewnętrzne jak najbardziej względem waszej grupy, czy analiza zapotrzebowania sieci. Więc jakby w dużym skrócie uproszczeniu na samym końcu staram się, tak jak widzicie, mówić troszkę szybciej, bo jest tego bardzo dużo, tak naprawdę przy każdym podpunkcie mógłbym spędzić 25 minut, ale na to będzie jeszcze czas. Tak jak Kasia powiedziała, Kasia ma z wami czwartek, ja będę miał z wami poniedziałek, tam nie ma miękkiej gry, tam jest 8 godzin z przerwami po 4 godziny. Nie no, oczywiście żartuję, bo mi chyba jedna osoba została na Zoomie, tak? Jakby to i to by byłoby dobrze i tą osobą nie byłbym ja. A ja po tego podkreślę jedną bardzo ważną rzecz. Słuchajcie, zwróćcie uwagę na Vilo Club, bo to jest szalenie ważne. To są narzędzia, które pozwolą wam stać się lepszymi networkerami, ale to jest narzędzie, które jest stricte pod konsumenta, klienta. Tego nie ma dzisiaj w networku. To się nie dzieje w standardowej jakby dzisiaj sprzedaży. Chcielibyśmy bardzo mocno zadbać, to już Mateusz mówił, ale chcę to jeszcze raz podkreślić. To jest tak zwany game changer, czyli coś, czego nie ma jak inne, a dzięki temu nie będzie jednej bardzo ważnej rzeczy, dziurawego wiadra. Wasza praca nie będzie szła w cudzysłowie na marne, bo będziemy utrzymywać tych klientów na jak najwyższym procencie, więc aż wam się będzie chciało kolejnych klientów tutaj rejestrować do sklepu internetowego. Więc ja nie będę tego przewijał raz jeszcze, bo Mateusz miał przyjemność o tym powiedzieć. Oczywiście nagrody to jest jedna z nagród. Pozwólcie, że będziemy zaskakiwać kolejnymi nagrodami. Tak, oczywiście taki dzień w spa za parę tysięcy złotych uważam, że to jest fajna nagroda i każdy dzisiaj z nas potrzebuje tego wyciszenia. Każdy z nas dzisiaj potrzebuje jednego dnia tak zwanego resetu. Czasami nie jest sobie w stanie na to pozwolić, więc będzie nam szalenie miło, jak zobaczymy wasze uśmiechy w momencie, kiedy skorzystacie z tej naszej oczywiście jednej z nagród. Kolejne też będą, wydaje mi się, zadowalające i co najważniejsze, my się dopiero rozkręcamy. I mamy w sobie ogrom energii, chęci. Dziękuję ślicznie. Szybko, mam nadzieję, że zwięźle. Mam nadzieję, że na temat, szczerze, nie wiem ile mówiłem, ale się spieszyłem. Więc jak za długo, to wybaczcie. No, Michał, jestem bardzo dumny z ciebie.
Prawda? Nie radę. Godzina. No, jak, naprawdę, jak coś nowego. Tutaj ci, co znają Michała, to wiedzą, że tak naprawdę po takim czasie dopiero się przedstawił. Więc naprawdę szapoba. Widzę po tobie rozwój. Bardzo się cieszę, że w nowym projekcie czułeś się trzymać czasu, bo mi to dzisiaj nie wyszło. Więc Michał, bardzo dziękuję za prelekcję. Tak jak Michał wspomniał, będziemy się widzieć na spotkaniach w poniedziałki biznesowo. I słuchajcie, żeby nie przedłużać, na koniec wystąpi ostatni z nas czterech z współwłaścicieli. Współwłaściciel Marcin, który jest odpowiedzialny za finanse, czyli to on trzyma pieczę nad tym, żeby szybko wychodziły przelewy, ale on opowie o kilku technicznych aspektach. Kiedy otwalamy sklep, jak będzie można płacić, jak to wszystko wygląda. I fajne też jest to, że Marcin 20 lat buduje biznes, 5 lat też działa w networku, więc też wie, na czym to wszystko polega, więc bardzo dobrze czuje właśnie jakby osoby, które tutaj jakby działają. I przede wszystkim jest bardzo konkretny. Jak napisał mi jakby w jaki sposób też go zapowiedzieć, to takie jedną fajną rzecz wyłapałem, że chce wykorzystać te 20-letnie swoje doświadczenie i odpalić właśnie tą całą swoją moc w ten projekt, byśmy weszli na świat. Dlatego zdecydował się na taki ruch, byśmy właśnie połączyli siły i stworzyli po prostu coś nowego. Marcin, zapraszam cię bardzo serdecznie. Opowiedz o swoim temacie. Dziękuję bardzo, Mateusz. No, cieszę się, że powiedziałeś, że jestem konkretną osobą, bo w zasadzie w twojej zapowiedzi z moich 5 slajdów opowiedziałeś już 3. Wybacz. Ja wam nie zajmę, słuchajcie, kochani, dużo czasu, ale ja jestem tą osobą, która będzie odpowiedzialna również za wasze finanse, więc fajnie, że zostaliście do końca, bo myślę, że będą to ciekawe informacje dla was. Już odpalam wam swoją bardzo krótką prezentację. No i tak, troszeczkę powiem o swojej historii, bo nie wszyscy jeszcze mnie tutaj znacie. Z punktu widzenia tego, że mam zajmować się w tej firmie finansami i firmowymi, i tymi waszymi, więc jest dość istotne, żebyście poznali, że za tym projektem stoi kolejna rzetelna osoba, bo jestem przekonany o tym, że wszystkie przede mną, które występowały, skradły wasze serca i udowodniły to, że to są odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu. Jest mi bardzo, bardzo, słuchajcie, miło z tak wspaniałymi ludźmi współpracować. To zdjęcie troszeczkę różni się, słuchajcie, od tego, a to jest właśnie ta część historii, o której wspomniał i Michał, i Mateusz. Bardzo ważne jest to, żeby rozumieć, co się dzieje po drugiej stronie. Nie tylko ważna jest, jeżeli z naszego punktu widzenia współzałożycieli, współwłaścicieli czy członków zarządu jest, co się dzieje w firmie. Z drugiej strony są nasi klienci, są nasi ambasadorzy, więc bardzo często nie ma tej chemii. Więc mega istotne jest, żeby rozumieć, co się dzieje z jednej i z drugiej strony. Ja wam powiem, że była kiedyś taka firma w Polsce, bardzo dynamicznie się rozwijała. Ja tam poświęciłem się na 100%, 4 mojego lata kompletnie wycięte z życiorysu. Nawet w tym czasie sprzedałem swój jeden z tradycyjnych biznesów, żeby właśnie zająć się networkiem i tam szlifowałem swoje umiejętności i poznawałem, jakie są wady i zalety. I słuchajcie, nie tak dawno temu, bo w 2017 roku z Krzysztofem, którego poznaliście wcześniej, z którym poznaliśmy się notabene właśnie w tamtym pierwszym projekcie, postanowiliśmy, że zrobimy coś własnego, bo mamy z jednej strony świetne zaplecze, jeżeli chodzi o produkcję, a z drugiej strony wiedzę, jak zrobić network. No i oczywiście 2017 rok był start i powiem wam bardzo istotną rzecz. Nature Day trwa do dnia dzisiejszego. Wiele było w tym czasie zawirowań na rynku tego networku, na rynku nawet branż tradycyjnych. Wiecie, co się wydarzało w roku 20, 21. Byliśmy pozamykani, a mimo to, słuchajcie, trwaliśmy i to jest bardzo istotne, co wam teraz powiem. My jako firma Nature Day, jako zarząd Nature Day, nigdy w żadnym jednym miesiącu przez te
6 prawie lat nie spóźniliśmy się z wypłatami dla naszych dystrybutorów. To świadczy o tym, że bardzo mocno fokusujemy się na waszych potrzebach, bo nie ma chyba nic gorszego, jak niewypłacenie dystrybutorowi, ambasadorowi jego ciężko zapracowanych pieniędzy. Raz ciężej, raz lżej. I to nam się, słuchajcie, udawało i udaje do dnia dzisiejszego. I Natur Day w żaden sposób się nie skończył. To jest kontynuacja w kolejny, słuchajcie, projekt, który moim zdaniem jest skazany na sukces. Mam takie nieodparte wrażenie, że jesteśmy w idealnym momencie. Ten timing dla nas zrobił się doskonały. I właśnie powstaje, słuchajcie, Bitre i Willoway, 2023 rok. Chyba nie bez powodu, tak samo w listopadzie zaczęło się Natur Day i te doświadczenia, które zdobywaliśmy z Krzysztofem, przełożą się, czy już nawet przełożyły się na to, co powstało w gigantycznie krótkim, no gigantycznie krótki to może złe określenie, ale w niesamowicie krótkim czasie, bo w ciągu kilku miesięcy powstał tak duży projekt, jakim jest, słuchajcie, Bitre z Willowayem jako narzędziem. Dlaczego mogło to być, słuchajcie, możliwe? No właśnie dlatego, że było doświadczenie ludzi, którzy do tego projektu dołączyli i nas, ludzi, którzy już ten net od 5 czy 6 lat prowadzili. Macie do swojej dyspozycji nieprawdopodobne osoby, które wiedzą, każda z nich dokładnie wie, co ma robić, jest ekspertem w swojej dziedzinie. Więc ja, słuchajcie, jestem nie tylko odpowiedzialny za to, żeby wam w terminie wypłacać wasze pieniądze, ale również za to, jak ta cała firma na backstage'u będzie funkcjonowała, bo tym zajmowałem się przez ostatnie 6 lat i działało to naprawdę dobrze, więc te wszystkie dobre doświadczenia przeniesiemy po prostu jeden do jednego do projektu Bitre. I powiem wam, bo być może to wiecie, być może nie, ale niesamowicie istotną rzeczą, żeby te wszystkie elementy tej układanki pracowały idealnie, to jest biuro obsługi klienta. Doświadczaliśmy, słuchajcie, w Natur Dayu z Krzysztofem mnóstwo porażek na tym polu, ale miesiąc po miesiącu dopracowaliśmy, doszlifowaliśmy ten idealny moment, idealny schemat działania biura obsługi klienta i ten cały core, ten fundament, ten kręgosłup jest absolutnie stworzony do tego, żeby teraz to biuro mogło się bardzo mocno rozrastać z racji na to, że pewnie będziemy robili ekspansję na wiele, wiele krajów. Jesteśmy, słuchajcie, na dzień dzisiejszy gotowi do tego, żeby w zasadzie od przyszłego tygodnia wysyłać wam wasze produkty, wasze paczki do każdego kraju Unii Europejskiej. Zaczynam oczywiście od Polski, od tych wszystkich krajów wokół nas. Będziemy mieli w systemach różnego rodzaju waluty. Oczywiście będzie złotówka, będzie euro, będzie korona czeska. W przyszłości będziemy chcieli wychodzić poza Unię Europejską do Europy. Byliśmy już tam w tych niektórych krajach, byliśmy w Anglii, no wiecie, że Anglia już jest poza Unią, więc troszeczkę się jak gdyby te ścieżki skomplikowały, ale po to tu jesteśmy, żeby te problemy rozwiązywać. Chciałem wam powiedzieć, że oczywiście na tym się nie zatrzymamy. W najbliższych tygodniach, bo daliśmy sobie taki deadline, że do końca tego roku, listopad, grudzień, to będą 2 miesiące, gdzie będziemy te szczególiki wszystkie jeszcze dopasowywać. Bardzo chcieliśmy uruchomić ten projekt tak w szalenie krótkim czasie tych kilku miesięcy i to nam się udało. Natomiast było niejednokrotnie tutaj powiedziane na tej konferencji, żebyście mimo wszystko dali jak gdyby troszeczkę i sobie i nam czasu do tego, żeby to wszystko działało w 100% idealnie, czy w 101. I ten dla nas deadline to jest ostatni dzień tego roku, więc zobaczycie teraz w zasadzie każdego dnia pewne zmiany, które będą w systemie dla was widoczne i na stronie sklepu. Tutaj o produktach przefajnie opowiadał Krzysztof, ale również od strony tego waszego backendu, czyli waszego biura, systemu biznesowego, gdzie będziecie mogli obserwować, jak się wasze strony
struktury rozrastają, ile w związku z tym pieniędzy Wam się należy do wypłaty, które ja będę Wam bardzo chętnie każdego miesiąca wypłacał. Ale na Europie się nie skończy. W kolejnych dniach będziemy już próbowali uruchomić kraje takie jak Islandia czy właśnie Anglia. Będą jakieś pomniejsze wyspy, jak mam nadzieję Korsyka, tu Mateusz mnie o to bardzo prosił, bo podobno są ludzie z tego rejonu. Będziemy robić wszystko, żeby tam Wam te paczki, słuchajcie, dostarczać. No i oczywiście kolejny jak gdyby nasz krok milowy to będzie wyjście poza Europę. Obecnie, jak wejdziecie do sklepu, będziecie widzieli różne formy płatności. Taką główną formą płatności dla ludzi stąd mieszkających w Polsce będzie PayU. Jest to platforma płatnicza, pewnie którą znacie, gdzie będzie można zapłacić szybkim przelewem z Waszych kont bankowych. Tych kont jest, słuchajcie, tam ogrom. Będzie oczywiście na PayU Blik, więc to też będziecie mogli wykorzystać. Od razu będzie odpalona platforma PayPala i tradycyjny przelew na konto, które już na was czeka. Kiedy to będzie możliwe? Będzie to możliwe moim zdaniem na 99,99% od dnia jutrzejszego, bo czekamy już tylko na ostatni dosłownie przycisk ze strony PayU, na weryfikację tych wszystkich dokumentów, które już tam leżą. Z racji na to, że strona dopiero teraz ruszyła, ta weryfikacja mogła pójść dalej. Jestem o tym przekonany, że od dnia jutrzejszego pojawią się Wasze pierwsze zamówienia, Waszych całych struktur, więc my jesteśmy na to gotowi, jeżeli chodzi o całe biuro obsługi klienta, cały magazyn, bo powiem Wam, że to też jest dla nas ogromne wyzwanie, żeby sprostać temu, na co jesteśmy przygotowani, ale co planujemy, czyli ogromny obrót, bo wiemy, że i my, i wy będziemy się wspólnie rozwijać, czyli te obroty będą na pewno rosły, więc na to też jesteśmy, słuchajcie, przygotowani. Są zakupione mnóstwo składników, ekstraktów roślinnych, bo mamy ich ponad 120. Są zakupione opakowania, są zakupione słoiczki. To wszystko, słuchajcie, u nas w magazynie mamy. O tym myśleliśmy już od wielu miesięcy i na to jesteśmy gotowi. No i teraz to, co Was najbardziej pewnie interesuje, jak będziecie mogli wypłacać swoje zarobione pieniądze. Więc tutaj mamy dla Was kilka opcji. Jedną taką najbardziej tradycyjną i pierwszą opcją jest to, że będziecie mogli korzystać ze swoich zarobionych pieniędzy na tym Waszym wirtualnym, powiedzmy, koncie w strefie biznesowej. Będziecie mogli swoje pieniądze od razu przekształcić w zakup. 30% będzie to musiała być płatność nowa, ale 70% każdego Waszego zakupu będziecie mogli pokryć już z tego, co zarobiliście i macie jak gdyby te pieniądze jeszcze niewypłacone, ale na Waszym portfelu wirtualnym. Więc 30 do 70, taką opcję jako opcję numer jeden. Druga opcja, no to jest oczywiście, słuchajcie, faktura. Wiem, że z wielu Was swoje biznesy już prowadzi, już macie firmy, więc to jest jak gdyby najbardziej racjonalna i prosta forma, żebyście otrzymali swoje pieniądze. Trzecią formą będzie rachunek. To są osoby fizyczne, które mogą w tej chwili już od paru lat prowadzić nierejestrowaną działalność gospodarczą i ta kwota rośnie w zasadzie z kwartał po kwartale. Na chwilę obecną ona wynosi aż 2700 zł, czyli taki rachunek każda osoba z Was, która nie prowadzi działalności gospodarczej, będzie nam mogła miesięcznie wystawić rachunek i po prostu na ten rachunek, czyli nie musicie zakładać do tego momentu żadnej działalności, nie musicie rozliczać się z ZUS-em i my Wam na te rachunki będziemy po prostu na Wasze konto wypłacać pieniądze. I ostatnia, słuchajcie, forma, czyli karta premiowa Sodexo. Dowiecie się już w najbliższych tygodniach, już w tym miesiącu, w miesiącu listopadzie, od której pozycji będziemy wypłacali pieniądze na kartę
Sodexo, więc zobaczcie, że generalnie każda forma dla każdej osoby, czy człowieka, który prowadzi swój biznes, czy osoby zwykłej fizycznej, która tego biznesu nie ma, są możliwości, żeby te pieniądze jak najszybciej trafiały do Was. Moi drodzy, ja jestem przekonany o tym, że już niebawem będziemy się mogli spotykać offline, będziecie mogli poznać nas, będziecie pewnie do nas przyjeżdżali, do naszego biura. Firma zarejestrowana jest tam, jest jak gdyby główne biuro operacyjne, ale tam nie przyjeżdżajcie do Katowic, możecie przyjeżdżać po odbiór produktów do nas, do Kalet, bo tu jest pełen magazyn i biuro obsługi klienta, dziewczyny, które na Was będą czekały z otwartymi rękami. Zapraszam Was serdecznie tutaj do nas, żebyście nas też trochę poznali, żebyśmy się wzajemnie rozpoznali, my Wasze potrzeby, a Wy nasze, to zupełnie wtedy ta współpraca działa inaczej. I słuchajcie, na koniec chciałem Wam pokazać taki fajny slajd, którego dość długo szukałem dzisiaj w internecie, ale go w końcu znalazłem. Zobaczcie na ten system korzeniowy. To jest to, co tworzymy od już wielu lat i jesteśmy w 100% słuchajcie, przygotowani, że w zasadzie żadna zawierucha, która się być może wydarzy, nie zmiecie nas z powierzchni ziemi. Nasz system korzeniowy już jest tak ukształtowany, mamy ogrom doświadczenia i produkcyjnego. Produkty są już rozpoznawalne nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Mamy doświadczenia, jak organizować cały biznes networkowy. Mamy doświadczenia przez wspaniałych ludzi, którzy dołączyli do tego projektu, jak właśnie Michał, jak Mateusz, jak Daniel, jak Kasia, jak Janusz, jak Karolina. To są osoby, które swoim zaangażowaniem spowodują, że będziemy po prostu siłą, której no, nawet z tymi przysłowymi korzeniami nie da się wyrwać. My nie mamy takich malutkich korzeni, tylko już wiemy dokładnie, jak ten biznes robić, jak go obsługiwać i myślę, że ten slajd świetnie to zobrazował. Jeszcze raz na koniec. Nazywam się Marcin Jerzwiński, jestem dyrektorem finansowym spółki Bitray Willoway i będę miał ogromną przyjemność każdego jednego miesiąca wypłacanie Wam dziesiątek, setek tysięcy, a może milionów złotych na Wasze konta. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Marcin za też bardzo konkretne wystąpienie. Moi drodzy, macie bardzo dużo pytań i też tam gdzieś na bieżąco Wam odpowiadaliśmy. Wracając do Marcina, dzięki za Twoje techniczne informacje, tylko doprecyzuj Marcin jedną rzecz. Jeżeli chodzi o zagranicę, to startujemy z... W zasadzie z każdym krajem w Unii Europejskiej. Mhm. Ale nie, chodzi mi o to o płatności. Tam był Cinkciarz, czy... Na chwilę obecną jest to PayU i PayPal. PayU i PayPal. Są platformy, które pozwalają zapłacić w zasadzie każdą formą. PayPal oprócz szybkich przelewów ma również opcję płatności kartą. Więc jeżeli macie kartę, jeżeli jesteście gdzieś poza granicami kraju i macie kartę bankową swoją, niekoniecznie kredytową, tylko zwykłą kartę płatniczą, po prostu platforma PayU również pozwala Wam na płacenie. Czyli generalnie jesteśmy od jutra, jak tylko ta weryfikacja już się skończy, a mówię, jestem przekonany na 99,9%, że jutro będzie zakończona, więc będziecie mogli z każdego kraju zamawiać nasze produkty. I tam je będziemy wysyłać. Na chwilę obecną będzie to kurier DPD do większości krajów, natomiast na takie kraje jak Czechy, Słowacja, Węgry czy Rumunia będą to inni kurierzy, jak Paketa czy Paxy. Na to też jesteśmy gotowi, umowy są już podpisane, po prostu wystartujemy już w kolejnym tygodniu. Dokładnie, moi drodzy, my też z tym zaczynamy, to nie jest to też, Daniel to powiedział wcześniej, my z tym nie kończymy, my z czymś musimy zacząć, też badamy rynek, sprawdzamy różnych, czy to przewoźników, czy inne opcje, więc jak pytacie, czy Ukraina, no na ten moment no, jest tam problem, sami dobrze wiecie, ale będziemy robić wszystko, co możemy, by Wam wysyłać te paczki, bo jesteśmy tutaj jakby dla Was i chcemy to, by wiecie, jakby funkcjonowało, ale nie da się zrobić, wiecie, w kilka osób wszystkiego tak naprawdę w kilka jakby dni, więc dajcie się rozpędzić, rozumiem jakby Wasze różne pytania i tak dalej. Tutaj Natalia pyta odnośnie płatności za pobraniem. Z tego, co pamiętam, tu mamy w Polsce możliwość za pobraniem paczek.
Tak, będzie taka opcja włączona dla Was. Dla pierwszego, to mam już przetestowane i to bardzo dobrze funkcjonowało. Za pobraniem będziecie mogli w Polsce i nie tylko w Polsce kupować produkty, z tym, że pierwszy zakup zawsze będzie musiał być przedpłacony. Od drugiego zakupu system jest tak przygotowany, że już będziecie mogli sobie zamawiać za pobraniem. Dokładnie. To jeszcze jedno pytanie, bo też są osoby z zagranicy i też ktoś tutaj nie dosłyszał. Jakie są możliwości wypłacania pieniędzy, jak na przykład ktoś mieszka, nie wiem, na przykład w Niemczech? 4. 30/70 w zakupie produktów. Faktura, jeżeli ma ten ktoś otwarty biznes w Niemczech, po prostu zwykła faktura. Wiemy, że wszędzie poza Polską ten biznes się prowadzi łatwiej, jeśli chodzi o fiskalizację. Mamy możliwość wystawienia rachunku. Jeżeli to są osoby fizyczne, no w prawie polskim jest to rachunek, a osoby z zagranicy mogą nam wysłać certyfikat rezydenta i wtedy wysyłam te pieniądze po prostu na konto prywatne danej osoby i ta osoba już wtedy sama rozlicza się ze swoim, jak gdyby podatkowo ze swoim urzędem w danym kraju. Natomiast w miesiącu bieżącym, w listopadzie, ogłosimy zasady dla kart Sodexo. Okej, okay, super. Tutaj też pytacie o Wielką Brytanię. Słuchajcie, no robimy wszystko, żeby te ceny nie wyglądały hardkorowo. Sami dobrze wiemy, jak wygląda z Wielką Brytanią, tam jest Brexit, ale bardzo nam zależy, by jak najszybciej odpalić Wielką Brytanię, więc no, potrzebujemy jeszcze, myślę, kilka dni na to, by ustalić w ogóle, jak wygląda właśnie nasz stosunek do Wielkiej Brytanii, w sensie, jakie mamy możliwości, tak? Nasz stosunek jest bardzo dobry. No, nasz stosunek jest bardzo dobry, chcemy jak najszybciej odpalić. Jednakże jakie są możliwości? Jesteśmy w trakcie właśnie poznawania. Dobrze, moi drodzy, więc z takich rzeczy ostatnich komunikatów. Grupa Bitre to jest jedyna nasza grupa oficjalna w tym momencie, gdzie będziemy informować o różnych rzeczach. Tam wleci post odnośnie szkoleń. Jutro będzie szkolenie o 20 ze mną z planu marketingowego. Ktoś, kto chciałby po prostu jakby zobaczyć, poznać, jak rozpocząć tak najlepiej przygodę, czy bardziej budować szeroko, czy wąsko, to jutro o tym opowiem i będę odpowiadał na pytania typowo, jeżeli chodzi o plan marketingowy. O 20 zapraszam Was bardzo serdecznie. Link do tego wydarzenia będzie podany właśnie na tej grupie Bitre, więc tutaj prośba do liderów, byście te linki po prostu wysyłali bądź właśnie z tej grupy. I tak samo informacja, jutro pojawi się rano post odnośnie szkoleń produktowych, ale to już mogę z tego miejsca powiedzieć, że wtorek będzie doktor Wietecha, a w czwartek będzie właśnie tutaj nasz skin expert, menadżer od brandu Skin Mission, Kasia Rotter, więc na ten pierwszy tydzień mamy, a później już poznacie jakby na kolejne miesiące już taki typowo twardy harmonogram, kto kiedy występuje. No i jutro oficjalnie odpalamy jakby sklep, będzie możliwość robienia zakupów, a dla osób z Naturdaya będzie specjalny Zoom, gdzie odpowiemy Wam na wszystkie pytania i wszystkie rzeczy, więc też jutro będziecie otrzymacie jutro informacje, tak? Więc tutaj Krzysiek, coś chcesz powiedzieć, bo widzę, że tak się ustawia, że chyba jakaś energia znowu wlatuje. U mnie energia jest cały czas, bardzo ciężko nad tym pracuję poprzez szerzenie kultury fizycznej. Natomiast, żeby wybrzmiało, Naturday się nie kończy, drodzy Państwo. Naturday istnieje dalej, to po prostu jest druga odnoga i czas pokaże, co wydarzy się dalej. Natomiast fundamenty, na których stoimy, to dzisiaj są produkty, to jest bardzo szeroka gama produktowa. Kochani, dzisiaj żadna firma nie jest w stanie wejść tak do szerokim portfolio. To pokazuje, jak mocno finansowo stoimy na fundamencie. Fundament to bezpieczeństwo i dzisiaj z tej strony możemy powiedzieć o pełnej dostępności produktów, o pełnych magazynach, produkty, które włożyliśmy całe serce, produkty wieloskładnikowe, które powodują ogromne, ogromne stoki magazynowe surowców. Surowce są certyfikowane, surowce są przebadane, surowce są najwyższej jakości, co pokazuje zagęszczenie. Dery nasze to minimum 10 do 1 zagęszczenie produktowe. Proszę o tym poczytać, ale na pewno to wszystko dowiecie się na Zoomach produktowych z naszym wybitnym specjalistą z dziedziny medycyny, jakim jest Janusz Wietecha. Do niego oczywiście dołączony jest sztab ludzi, sztab technologów, farmaceuci, wiceprezes Śląskiej Izby Aptekarskiej Maciej Gawroński oraz wielu, wielu innych, których będziecie poznawali na kolejnych spotkaniach. Ja z mojej strony dzisiaj
Kłaniam się jako prezes zarządu. Bardzo dziękuję za dzisiejszą frekwencję i przekazuję na chwilę głos Marcinowi. Moi drodzy, w takim wypadku jeszcze dosłownie jedno zdanie na sam koniec, bo oczywiście struktura Natur Day jest strukturą bardzo, bardzo dużą. I tak jak mówiliśmy już na wcześniejszych spotkaniach, tu się nic nie zmienia kompletnie. Jak tylko ruszy oficjalnie już możliwość zamawiania, czyli w dniu jutrzejszym, po kliknięciu logowanie po prostu przerzuci Was na nową stronę, wchodząc na starą stronę Natur Day, po kliknięciu blogowanie przerzuci Was na nową stronę, klikniecie tylko nowe regulaminy i nowy plan marketingowy i tym samym będziecie już na stronie zakupowej. Natomiast jeżeli chodzi o Wasz back office, czyli bitree.online, tam będziecie mogli zalogować się na tej stronie swoim ID i najprawdopodobniej będziecie jeszcze musieli założyć sobie nowe hasło, bo hasła się nie da przerzucić pomiędzy jednym a drugim systemem. W każdym razie cała struktura w takiej formie, jaka była do dnia ostatniego października, będzie w dniu jutrzejszym identyczna, bo tu się nic nie zmienia. Dla Was firmą rozliczeniową dalej jest firma Natur Day, tylko zmieni się troszeczkę sposób naszego działania, czyli będzie absolutnie bardziej nowoczesny. Dziękuję. Panowie, jeszcze Krzysiu, bardzo, czekaj. Bardzo tylko jedno pytanie, Krzysiu. Czy produkty zostały zgłoszone do GIS? Bo wiem, że tutaj bardzo dużo osób, to jest dla nich ważna informacja. Tak, żeby uspokoić. Oczywiście tak. Słuchajcie, dzisiaj jako firma działamy zgodnie z procedurami prawnymi w Polsce. Działamy na terenie całej Europy, więc wszystkie te rzeczy, które są w sklepie, są zgodne z wytycznymi ogólnoeuropejskiego prawa. Dzisiaj z mojej strony bardzo chciałem podziękować pomimo wyrzeczeń zdrowotnych Danielowi, Mateuszowi, Karolinie, Kasi, Michałowi, Marcinowi. No i jeszcze raz tu powtórzę całej naszej grupie. Nie dotarł z przyczyn osobistych, tylko Janusz Wietecha. Natomiast myślę, że weryfikowaliśmy go odpowiednio, tak aby wzbudzić tą nutkę niepewności, aby te osoby, które nie miały z nim do czynienia, chciały go zobaczyć, posłuchać i dowiedzieć się coś o zdrowiu i o tej, o wspomaganiu i wspieraniu swojego zdrowia, bo to przecież najistotniejsze. Możemy mówić o pieniądzach, możemy mówić o rozwoju osobistym, ale gdy nie będziemy mieli zdrowia, to wszystko staje się bardzo mało wiarygodne i też bardzo ja ze swojej strony naciskam na to nie tylko produkty zabezpieczają nasze zdrowie, ale musimy tu wyważyć właśnie aktywność fizyczną i przede wszystkim kult zdrowia. Dziękuję Państwu ogromnie. I wytrzymaliście tak długo. Dokładnie. Ja mogę tylko jeszcze tutaj na koniec dodać to, że bardzo Wam dziękuję. Tworzymy historię. To już przychodzi do historii otwarcie firmy. Nie da się otwierać dwa razy firmy, więc te drzwi są otwarte. My lecimy bardzo daleko. Mamy nadzieję, że większość z Was z nami chce lecieć i chce podbijać świat, więc moi drodzy, jutro nowy dzień. Warto spojrzeć na grupę, co tam się pojawi, bo tutaj Daniel już szykuje fajny pościg. Lecimy z nowym tygodniem, odpalamy sklep i dzieje się. Moi drodzy, dziękuję Wam. Kochani, kto może, proszę, włączcie kamery, przybijmy oficjalnie pierwszą piątkę wszyscy razem i w ten sposób pożegnamy się dzisiaj. Dajcie piątala, jedźmy dalej. Nasze hasło to cud, czas unieść dupy i działać do przodu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.